rozpoczynamy cykl spotkań w poszukiwaniu zaginionego kwartału. Sama idea, Państwo uczestniczyli też w jednym ze spacerów organizowanych przez Muzeum Miasta Łodzi. Sama idea tego cyklu spotkań polega na tym, żeby spojrzeć na pewne aspekty historii miasta Łodzi, ale patrzeć na to trochę refleksyjnie, czyli zobaczyć o pewnych procesach, które kiedyś się działy, ale patrząc też o tym, jak miasto żyje dzisiaj i będzie kształtowało się w przyszłości. Czyli pierwszym takim spotkaniem otwierającym będzie spotkanie z doktorem Jackiem Cybichem, które będzie mówiło o idei ochrony dziedzictwa, ale mówię tutaj nie tylko dziedzictwa historycznego, ale dziedzictwa współczesnego. Pretekstem do rozpoczęcia tego spotkania była sama idea osiedla staromiejskiego, czyli właściwie osiedla, które jest zbudowane na średniowiecznym układzie. Ono właściwie ten układ zachowało, ale cała struktura jest już absolutnie nowa, została zbudowana po wojnie. Są sami autorzy tego osiedla, przyznają się, że inspiracją była architektura z czasów Królestwa Kongresowego, czyli księstwa kongresowego, czyli Królestwa Kongresowego, czyli właściwie Krzysztofa Szewskiego, przepraszam. Czyli element kulturowo właśnie można powiedzieć, nie do końca obcy, ale w pewnym sensie mocno różny od tego, co mogą Państwo zobaczyć z pastorią skutkowską na stronę południową, czyli właściwie XIX-wiecznego miasta przemysłowego. Dyskusja o dziedzictwie toczy się cały czas, ona jest dosyć żywa. Tak jak Państwo śledzą na pewno debaty miejskie, raczej dziedzictwo w Łodzi jest kojarzone z XIX wiekiem. To, co się działo w okresie międzywojennym i powojennym, właściwie ta dyskusja teraz toczy się bardzo sporadycznie. Ja przygotowując się do tego spotkania czytałem z jednej strony wypowiedź właśnie doktora Fibicha z 2005 roku, kiedy organizował wystawę o architekturze modernistycznej i współczesnej w Gdańsku, Miejscowe Dziedzictwo. Wówczas pionierska. Wówczas pionierska, czyli to było zanim tak naprawdę temat został odkryty przez i kasę i przed jeszcze publikacją Źle Urodzonych. Dość długo można powiedzieć, czyli zanim to się stało modne. W Łodzi pani Osumola, która także inicjowała taką dyskusję, tylko że w 2011 roku napisała tekst, który właśnie bardzo przypominał wypowiedź z tego czasu, czyli właściwie decydenci czy osoby, które wypowiadały się na temat dziedzictwa miasta, raczej traktowały architekturę modernistyczną wojną jako tło dla architektury historycznej, no to często ona była zestawiana w takim kontraście, a jeśli cokolwiek powstawało w otoczeniu architektury historycznej, raczej starało się w jakiś sposób nawiązywać tego, czy pastiszem, czy jakimś takim kopią. Więc chciałbym tutaj poprosić Fibicha o komentarz i też naświetlenie tego tematu. Pretekstem, tak jak powiedziałem, stało się pytanie, czy miasto jest historyczne i kiedy miasto staje się historyczne. Ja poproszę, tak jak ich sam się przedstawi, nie będę tutaj wprowadzał go, tak mogę tylko powiedzieć, że to jest osoba, tak jak powiedziałem, która zaczęła mówić o dziedzictwie modernistycznym, zanim to się stało wodne, ja miałem jeszcze trafikę ze swoich czasów studenckich w Gdańsku. No i druga rzecz, z której się cieszę, to zobaczyć Kena z Gdańsku, z Gdańska w Łodzi. Także nie przedłużając, bo mój głos. Dziękuję serdecznie za to wprowadzenie. Myślę, że on dosyć dobrze daje to, o czym ja chciałem się mówić tutaj z Państwem. Kilka rzeczy na początek bym chciał zaznaczyć. Znaczy, może rzeczywiście powinienem się przedstawić jakoś bliżej. Jestem historykiem sztuki, ale głównie zajmuję się historią projektowania, czyli zarówno architektury, jak i designu różnych jego obszarów. Też nie wyłącznie, bo też zajmuję się taką rzeczą, która mnie szczególnie interesuje, to jest bardzo ciekawe też w Łodzi, też coś taką książkę o Łodzi powinien napisać. Mianowicie jak kultura wizualna, jak architektura i w ogóle wszystko to, co widziałem, jak wszystkie wytwory widziałem, niekoniecznie dzieła sztuki. W takim wysokim sensie, wielkie malarstwo, rzeźba czy architektura, tylko takie wytwory często zupełnie niepozorne, jakieś afisze, jakieś fotografie, czasami retusze fotograficzne. Wszystko to, co widzimy i co na nas oddziałuje, jak to jest powiązane ze zmieniającymi się ideami, ideologiami, jak zmieniające się czasy, klimat polityczny, jak temu wszystkiemu służą i jak to potem jest też współkształtowane właśnie przez obrazy, które nas otaczają. Taką książkę na temat Gdańska międzywojennego, jak się pomocą obrazów, od znaczków pocztowych, czy jak mówię, retuszy fotograficznych, na przykład Niemcy wymazywali polskie orły z fotografii pokazujących gdańskie zabytki, albo z kolei odwrotnie, że Polacy jak wymazywali już po wojnie, po prostu z tym 5 roku niemieckie napisy, prawda? Trudno powiedzieć, że to są dzieła sztuki, ale to jest ta wizualna, widzialna rzeczywistość, która nas otacza. To jest bardzo, bardzo ciekawe, jak my nieświadomie na ogół wchłaniamy tę rzeczywistość, jaka nas kształtuje. Natomiast to są takie rzeczy, które mnie zawodowo naukowe jako historyka sztuki, historyka architektury zajmują. Pracuję na Uniwersytecie Gdańskim na historii sztuki od początku, jest
istnienia tej placówki od 90 roku, kiedy Syreszczyk Gdańska Uniwersytecka powstała. Studiowałem w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i od 90 roku staram się tymi rzeczami, o których tu mogę się zajmować, z lepszym czy gorszym skutkiem. Nie unikam też angażowania się społecznego, jeśli tak można powiedzieć, czy rzeczywiście od lat w Gdańsku jakoś tam jestem znany jako miłośnik falowców. Nie wiem, czy są falowce, to są takie potwornie długie, ogromne bloki z lat 60. i 70. Tak to jest, że w pierwszym został zbudowany, wychowany przez ten bloki. Więc to jest jakiś tam element biograficzny, w tym też się pojawia. Ale nie tylko z tego powodu biograficznego. Myślę, że o tym właśnie dzisiaj będziemy mówili. Jeszcze jedna rzecz może, o której powiem, to od roku jestem dyrektorem miasta Gdyni. Gdynia i Łódź mają wiele wspólnego. To są miasta bardzo ciekawe, fascynujące, tak obydwa, ale pozbawione tej warstwy, która najczęściej jest kojarzona z historią. Czyli są pozbawione tej warstwy średniowiecznej, renesansowej, barokowej, powiedzmy, prawda? One oba są nowoczesne. Łódź wcześniej, od XIX wieku, ale to też jest epoka, kiedy nowoczesność eksplodowała w Europie, po rewolucji przemysłowej. Gdynia nieco jeszcze później. Ale oba te miasta, myślę, że o tym też będzie okazja, mam taką nadzieję, porozmawiać. Myślę, że to są bardzo dwa ciekawe przypadki, które warto ze sobą zostawić. Także ze względu właśnie na to, że w obu miastach, moim zdaniem, architektura z jednej strony pewnie dawna przynajmniej była niedoceniana jako element dziedzictwa, właśnie dlatego, że nie była gotycka albo renesansowa, ale z drugiej strony, że właśnie moim zdaniem i Łódź i Gdynia mają ogromną szansę na to, żeby architektura stała się bardzo ważnym tożsamościowym elementem, czyli czuli wykraczającym daleko poza to takie profesjonalne rozumienie ochrony dziedzictwa, to było różne zasady. To jest coś, co w kampie życia społecznego może wchodzić. No więc tutaj jeśli chodzi o przedstawienie, a druga rzecz, którą chciałem na początku powiedzieć, to bardzo bym chciał przeprosić, że ja nie znam zbyt dobrze architektury Łodzi powojennej. Dlatego, że no, to też trochę wynika z tego, że ona nie jest opracowana. Prawda? To jest tak, że jestem poznańską tam w miarę dobrze, bo Marcin jako redaktor miał świetną książkę o powojennej architekturze Poznania. Kraków ma się opracowania, no Gdańską, bo trójmiejską znam, siłą rzeczą się nią zajmuję od lat. Warszawa ma już pewne opracowania architektury powojennej zwłaszcza, prawda? W Łodzi tutaj myślę, że jest wiele do zrobienia, więc mówię o tym z tego powodu, że też proszę nie być rozczarowanym, czy proszę nie być zawiedzionym, że ja na pewno pytanie nie dopełnię, bo tutaj jakieś konkretne budynki, ja w ogóle nie dowiedział, o jakie chodzi. Natomiast no, pewne wyobrażenia o tym, jak te procesy wyglądają w ogóle w kraju, jak tego typu problemy się rozwiązują, szczególnie w Niemczech, to warto to powiedzieć, bo oni dobrze po odpowiedzi też tym problemem się zajęli, też musieli się tym zająć, prawda? Więc tutaj jestem otwarty też bardzo na taką dyskusyjną formułę, ale jeszcze raz tutaj proszę o wyrozumiałość, jeżeli ludzkich realiów nie będę wystarczająco dobrze znać. Powiem Państwu anegdotkę z lat nie tak odległych, w latach 80. i jeszcze na początku 90. jak się jechało tak zwaną kolejką, to grasowały takie bandy podpitych podrostków i były Lechia czy Arka. I po prostu nigdy nie wiadomo było, co odpowiedzieć, no bo nie mieli barw klubowych i zawsze można było dostać w gębę. Ja czasami starałem się tak być sprytny, wiem, stoczniowy. To niewiele dawało. Przejdźmy do rzeczy. Jasna sprawa. Ja tylko dopowiem, że opracowania architektury powojennej współczesnej pojawiają się. Profesor Wenderek przede wszystkim. No, bardzo dobre opracowanie. Tak, to prawda. Przepraszam, rzeczywiście. Pojawiają się także opracowania dotyczące architektury międzywojennej i także architektury wojennej. Także jest to dosyć ciekawe. Myślę, że może faktycznie zacznijmy od tej rozmowy, bo właściwie Gdynia i Łódź są miastami młodymi, można powiedzieć. Ona właściwie Łódź eksplodowała w okresie rewolucji przemysłowej i jej wielkość i struktura w pewnym sensie bardzo mocno się ukształtowała. Ten drugi taki skok modernizacyjny, można powiedzieć, oprócz budowy powojennej, której ślady no, widać między innymi w rejonie Bałut, Starego Miasta, ale także wielu budynków użyteczności publicznej, czyli na przykład obecna siedziba telewizji czy Teatr Wielki. Ona, tak jak mówię, jest miastem młodym i tutaj dr Filip wspomniał o tym, że uznanie architektury tego XIX wieku, a później powojennej, nie było takie oczywiste. To w pewnym momencie zaczęło być elementem dyskusji o historii miasta. Czy mógł pan nam trochę to przybliżyć? Jak kształtowała się ta historia? Ja myślę, że to porównanie Gdyni i Łodzi może na początku warto poczynić, dlatego że to są miasta, które nie mają tej takiej oczywistej historii, tego, co się tak w sposób spontaniczny na ogół z ludziom kojarzy z historią, prawda? Zwłaszcza jeżeli mówimy właśnie o architekturze. To, co ludzi na ogół przyciąga, turystów przyciąga do miasta, to jest dawna architektura. To są kościoły średniowieczne, to są jakieś pałace, prawda, Wilanów, Starówka Warszawska, Wawel. To są takie oczywiste zabytki i to one ściągają wycieczki szkolne. Jeżeli do Trójmiasta przyjeżdża wycieczka z Łodzi, to ona nie ogląda Gdyni, tylko ogląda Gdańsk, prawda? Główne miasto, Neptuna,
żurawia i tak dalej. To jest jakiś taki naturalny odruch, on jest zrozumiały. Myślę, że on jest zrozumiały z tego powodu, że to takie myślenie historyczne, jeśli mogę sobie pozwolić na taką dość teoretyczną część wstępną, ale jestem w końcu historykiem, więc proszę mi to wybaczyć. To myślenie historyczne w takim nowoczesnym sensie się zrodziło właśnie w XIX wieku. I to jest taki moment, kiedy się kształtuje, to jest paradoks, w którym się kształtuje nowoczesność, a z drugiej strony, w którym się kształtuje stosunek do historii. Te dwie rzeczy się bardzo, bardzo silnie ze sobą przeplatają. Jak Państwo na przykład spojrzą na taki fenomen typowo nowoczesny, jakim jest nacjonalizm, tworzenie się świadomości narodowej. Ona się tworzy w XIX wieku. Właściwie przed tym to są takie pierwociny, to są takie protonarodowe wyobrażenia. Natomiast jeżeli myślimy o wieku XIX, to jest rzeczywiście taki nacjonalizm już rozumiany. Ja używam tego słowa bez jakiegoś negatywnego zabarwienia, tak jak to się na ogół dzisiaj robi. Nacjonalizm jako pewna idea narodu. Narodu jako takiej wspólnoty organizującej życie społeczne. I to jest idea XIX-wieczna. I na czym ona była budowana? Na historii. Ona była budowana na tym, że się przypominała jakąś wspaniałą przeszłość, zwycięskie bitwy, wielkich królów, odkrywców, artystów, etc. Robili to wszyscy. Tak samo Polacy jak Niemcy, Hiszpanie jak Włosi, Brytyjczycy może troszeczkę mniej, bo mieli specyficzną historię, ale w zasadzie cała Europa budowała wtedy swoją tożsamość. I ogromnie ważną częścią tej tożsamości były zabytki historyczne, zabytki architektury. Stare pałace, które wtedy właśnie gdzieś tam popadające w ruinę odnawiano, te królewskie siedziby, które właśnie gdzieś kształtowano często. No Wawel jest doskonałym przykładem, późnym dosyć, przełomu XIX i XX wieku, ale on jest właśnie jakby ukształtowany na nowo. To, co my oglądamy jako Wawel, jako naszą królewską siedzibę, to jest w dość znacznej zresztą mierze kreacja nowoczesna. I tak jest właściwie ze wszystkim. Kreacją nowoczesną w dużej mierze jest katedra Notre Dame w Paryżu, która wcale tak nie wyglądała we wszystkich szczegółach, jak my ją znamy. Ogromna część zabytków, które my podziwiamy jako właśnie zabytki średniowieczne czy renesansowe, one tę swoją ostateczną, taką kanoniczną wersję uzyskały w wieku XIX. Przez bardzo silnie wówczas podejmowane prace restauratorskie, konserwujące, to może już wprowadzam takie pojęcia, bo one będą też ważne, jak będziemy mówili o zachowaniu architektury XX-wiecznej. Czyli jakby też uświadomienie sobie, jakie są procedury postępowania, dotykania tej dawnej architektury. Więc konserwacja to jest taka dość zachowawcza procedura, w której właściwie to, co przetrwało, staramy się zgodnie z nazwą zakonserwować, żeby to nie podlegało dalszemu jakiemuś rozkładowi, zniszczeniu. A teraz restauracja, to co w XIX wieku na wielką skalę czyniono, to jest procedura o wiele dalej idąca. To jest jakby takie odwzorowanie jakiejś mniej lub bardziej wyobrażonej, czy domniemanej, czy hipotetycznej dawnej świetności. I często w tym wszystkim posuwano się bardzo daleko, niekiedy mocno ingerując w kształt historyczny tych obiektów. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to był taki moment, kiedy te rodzące się narody, czy krystalizujące się, jakby utwierdzające się w tym swoim jestestwie, narody europejskie odkrywały właśnie historię swojej architektury. Tworzono książki, które miały tytuły Historia architektury francuskiej, Historia architektury polskiej, Historia architektury szwedzkiej, Historia architektury węgierskiej i tak dalej, i tak dalej. Tworzono taki koncept narodowej architektury. Przedtem to architektura to architektura, powiedzmy, prawda, formy były mniej więcej takie same w całej Europie. Nie poszukiwano jakiegoś takiego specjalnie narodowego wątku. Potem przesadnie zaczęto go podkreślać. Ale dlaczego to mówię? Bo to jest niesamowicie ważne dla kształtowania się wyobrażeń poszczególnych narodów. I to wyjaśnia, dlaczego młodzież polska jeździ oglądać Wawel, czy nie wiem, Tum pod Łęczycą. A raczej nie ogląda Łodzi i nie ogląda Gdyni właśnie. I Stalowej Woli na przykład, to też jest bardzo ciekawym, prawda, miastem. Bo to jakby nie budzi tych emocji takiej pradawności. Tych emocji związanych z tym, że jesteśmy wspaniałym, wielkim, europejskim narodem. Mamy tysiącletnią historię, nie jak jesteś tam Amerykanie, bo w ogóle nie mają historii i widać, gdzie oni. Proszę zauważyć, to jest bardzo częsty wątek, jak się tak mówi o wyższości naszej europejskiej nad Amerykanami. Takiej wyższości, bym powiedział, dwuznacznej dosyć. To jest taki kompleks starszego brata, którego młodszy brat przegonił, prawda? I potem ten starszy się musi jakoś pocieszać. No więc mówi, ci Amerykanie, ich najstarsze zabytki tam mają 200 lat, a my mamy po 1000, 2000. My i teraz my się też podczepiamy. My Polacy, czy jacyś tam Finowie się podczepiamy na przykład pod zabytki Grecji albo Italii, prawda? Ale mamy to poczucie, że jesteśmy lepsi. Wskazuję na ten fenomen, dlatego że to nam bardzo dobrze obrazuje, jak architektura, jak zabytki architektury, zabytki sztuki, jak one są niesamowicie ważne w procesach takich tożsamościowych.
tworzenia tożsamości. Owszem, ci Amerykanie pod wieloma względami nas prześcignęli, no ale nigdy w życiu nie będą mieli zabytków renesansowych, gotyckich i romańskich, prawda? No i w tym sensie jesteśmy lepsi. I teraz, jeżeli to sobie uświadomimy, to to nam w jakimś sensie tłumaczy, dlaczego architektura wieku XIX i zwłaszcza wieku XX intuicyjnie przez większość odbiorców, i to nie jest tylko problem polski bynajmniej, to jest problem ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy może. Dlaczego ona nie jest odbierana jako zabytkowa? Bo ona jest jakby częścią naszej rzeczywistości. My żyjemy w czasach, które tę architekturę ukształtowały, a szczególnie to dotyczy architektury XX wieku. Jeżeli patrzymy na ten klocek jakiś tam z 28 roku, to on się niewiele różni od klocka z 2014 roku. Jasne, że się różni, historyk architektury będzie wskazywał jak, ale w takim odbiorze ogólnym to jest mniej więcej ta sama architektura. Jak wtedy spojrzymy na samochód z 28 roku i na samochód z 2014, one są kompletnie inne, prawda? I taki samochód z 28 roku, to mówimy, Boże, jaki to jest już wspaniały, cenny zabytek. A architekturę traktujemy podświadomie jako właśnie część naszej takiej codzienności, bieżącego świata, który nas otacza. I w związku z tym nie mamy tego takiego naturalnego, spontanicznego odruchu, żeby to chronić. Coś jest oczywiście historyczne, to ten odruch się pojawia. A jak coś jest takie nie do końca historyczne, takie właściwie jakby dzisiejsze, to no właściwie dlaczego to chronić? Przecież to jest normalka, normalny taki budynek, prawda? Jak każdy inny. W tym sensie jest jednak pewna różnica między XIX wiekiem i XX. I tu Łódź jest w sytuacji jakoś tam lepszej niż Gdynia może pod tym względem, bo jednak XIX wiek się posługiwał, spójrzmy, detalem, posługiwał się historyzującymi elementami dekoracyjnymi, porządkami architektonicznymi i to w jakiś sposób łatwiej jest uznać za historyczne, łatwiej jest tak odruchowo chcieć to chronić. Ja to przerabiałem przez długie lata w Gdańsku. W Gdańsku nie było problemu z tym, żeby na przykład ludzi namawiać do tego, że trzeba chronić architekturę XIX wieku. Początku XX wieku. Coś miał balkon jakiś ozdobny, jakąś rzeźbę na zwieńczeniu, szczyt dekorowany jakimiś kamiennymi esownicami, prawda, i tego typu rzeczy, to jakoś tak budziło, no tak, no to jest taka jakby już jednak stara architektura. I to mógł być budynek powiedzmy z 1916 roku, jakiś późny wilhelmiński neobarok. A już budynek z 1925 roku, czy 6, 7, czy 8 lat późniejszy, czy właściwie z tego samego czasu, ale o formach nowoczesnych, był właśnie skazany na zagładę, bo uznawano, no to jest takie nowoczesne, czyli w ogóle nie zabytkowe. Pokazuje ten mechanizm po to właśnie, żeby też spróbować wyłowić różnicę jednak między stosunkiem do wieku XIX, a stosunkiem do wieku XX, czyli architektury nowoczesnej. Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli ja zostałem zaproszony tutaj przez panów, to myślę, że głównie będziemy mówili jednak o XX-wiecznej architekturze, bo to jest ten problem, którym ja się zajmuję i to jest ten problem, który mi się wydaje, że jest najbardziej bolesny. Myślę, bolesny w tym sensie, że ta architektura jest najbardziej niszczona. Myślę, że jeśli chodzi o wiek XIX, no to już mało byłoby osób, które byłyby skłonne tego typu gmachy burzyć czy okładać styropianem na przykład, prawda? To pewnie tutaj protest czy jakiś taki odruch sprzeciwu społecznego byłby bardzo, bardzo silny. Ale jak już patrzymy na ten budynek, prawda? Bardzo ciekawy zresztą, to myślę, że już więcej byłoby chętnych, żeby powiedzieć, no takie tam nowoczesne, byle co. Można to odmalować na przykład jakoś tam, albo użyć styropianem, etc., etc. Tak to przynajmniej do niedawna się działo i niestety dzieje się do dzisiaj w wielu miejscach w Polsce, że tego typu budynki są po prostu dewastowane. Dewastowane właśnie dlatego, że nie odczuwane są jako zabytkowe, nie odczuwane są jako historyczne. Nie wiem, jak jest w Łodzi. To jest takie pytanie do państwa, jak to wygląda teraz, jak to wyglądało w ostatnich latach, ale na przykład moje doświadczenia gdańskie mówią, że jakbyśmy się 10 lat temu w Gdańsku spotkali i rozmawiali o tych rzeczach, no to większość publiczności powiedziała, że to trzeba zburzyć i zbudować coś, co będzie bardziej pasować do tego placu. Ponieważ plac ma historyczną zabudowę, pod wieloma względami, więc to nie pasuje. To jest jakby taki estetyczny argument, który bardzo często podnoszono i często niszczono budynki nowoczesne, tworząc jakieś takie koszmary. To jest taki budynek Centromoru, który był nowoczesnym, może nie szczególnie pięknym, ale jakoś tam zaprojektowany w latach 60. budynkiem, rzeczywiście na obrzeżach historycznego Gdańska i w imię dostosowania go do tej zabytkowej, do otuliny tego Gdańska, zabytkowego otoczenia, ten nowoczesny budynek w pokraczny sposób spróbowano przemienić w jakiś taki hanzeatycki. Dodano schodkowy szczyt, cegłę na fasadzie. Co prawda ta cegła się przeplatała z takimi taflami nowoczesnego szkła, to było takie puszczanie oka, prawda, że jest niby nowoczesna architektura, ale równocześnie taka jakby historyczna, o wiele bardziej pasująca. I pod tym hasłem to było, ja specjalnie ten kazus obawiam troszeczkę szerzej, żeby państwu też pewien mechanizm wskazać. I pod tym hasłem to było sprzedawane gdańszczanom. Że ten ohydny, modernistyczny, perelowski budynek Centromoru nie pasuje do historycznego Gdańska.
W związku z tym musimy go przerobić, żeby on bardziej pasował. Tylko że oczywiście już drugim elementem, którego nie sprzedawano publiczności, było to, że ten budynek odwyższono i ze 3 razy rozbudowano. To był taki mały, rzeczywiście dość zgrabny klocek PRL-owski, to w tym momencie z klocka stał się klocem. Dodano mu jeszcze jedno gigantyczne skrzydło, które w ogóle zaprzepaściło taki bardzo dobrze zaprojektowany wgląd w miasto historyczne, ale oczywiście wygospodarowano masę dodatkowej przestrzeni biurowej, która mogła zarabiać. I to był taka tajna sprężyna. W gruncie rzeczy o to chodziło, żeby zrobić skok na świetną parcelę w dobrym miejscu miasta, ale udało się to, ten skandal, tę zbrodnię urbanistyczną, udało się sprzedać pod hasłem dostosowujemy architekturę PRL-u do wymogów estetycznych dawnego miasta. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy kazus pokazujący właśnie takie mechanizmy pewnej manipulacji. I publiczność to kupiła. Większość ludzi, o pięknie, teraz oczywiście wszyscy się tego wstydzą, bo to jest okropne po tych tam kilkunastu latach, już nie da na to patrzeć. Ale wtedy to był właśnie taki sznyt, prawda? No, niby nowoczesny, a równocześnie historyczny. I to, jak mówię, jest taki dobry przykład tego, że tę architekturę po 89 roku rzeczywiście przestano traktować serio. No, przecież to jest taki, żeby tę część może taką wstępną zakończyć. Myślę, że to jest w ogóle taka teza, którą ja bym postawił. Myślę, że architektury w ogóle nie bardzo się traktuje serio. A już architektura nowoczesna w ogóle się nie traktuje serio. Znaczy, uważa się, że właśnie można z tym zrobić wszystko. Obłożyć styropianem, jakieś malowanki zrobić, nie wiem jak to w Łodzi wygląda, ale przypuszczam, że też na osiedlach mają Państwo takie cudowne przykłady bloków malowanych, jakieś wielobarwne zygzaki albo choinki, samoloty, żyrafy. Ja mówię teraz o gdańskich przykładach, to nie wymyślam. Wszystko na osiedlu Zaspa mają Państwo Biedronkę przez 8 pięter, żyrafę na ścianie szczytowej, choinki na całym bloku. Moim ulubionym przykładem jest wielki, potężny PRL-owski blok, który jest wymalowany w takie domki z ceramicznymi, skośnymi dachami, prawda? I to tak wtedy niby blok, a równocześnie domki. Więc to obrazuje, nikomu by do głowy nie przyszło, żeby nawet z XIX-wiecznym budynkiem coś takiego zrobić, tym bardziej renesansowym czy gotyckim. To obrazuje, że my nie traktujemy tej architektury serio i robimy sobie ogromną krzywdę. Taką bym mocną tezę od razu na początku postawił, no a jak ta krzywda się realizuje w szczegółach, no to właśnie myślę, że w dalszym ciągu znowu do tego wrócimy. To, o czym Pan wspomniał, jest dosyć interesujące. Teraz pojawia się taka książka Kuby Snopka, właściwie kolejna odsłona dyskusji o dziedzictwie architektury współczesnej. On opisywał z kolei podmoskiewskie osiedle Bielajewo. To się wzięło z takiego projektu, który rozpoczął taki znany światowy architekt Rem Koolhaas, który sprowokował do dyskusji o ochronie dziedzictwa i on właśnie powiedział, że dyskusja o architekturze współczesnej, historii najnowszej architektury toczy się w tle wielkiego wandalizmu. I to jest to, o czym mówił dr Fibich, ale ja bym chciał wrócić jeszcze do takiego wątku budowania lokalnej tożsamości, bo wydaje mi się, że to też było takim ważnym tłem dyskusji gdańskiej. Gdańsk, jak na pewno Państwo wiedzą, w czasie II wojny on uległ jednak dosyć znacznej zmianie, jeśli chodzi o ludnościową. On był miastem wielokulturowym. Tą wielokulturowość utracił, ale też nie do końca nie bym powiedział, zmieniła się. Nie był miastem wielokulturowym, był miastem niemieckim. Wielokulturowość jest takim mitem, który miał po wojnie, czy po 89 roku, bo oczywiście tak. Po 45 roku to w ogóle nie było żadnego mitu wielokulturowości. Po 89 roku ta wielokulturowość miała nam złagodzić tę taką gorzką prawdę, że to było miasto niemieckie. No, tam ludności polskiej było 10% i to większość z niej w okresie międzywojennym to byli urzędnicy pocztowi, portowi, kolejowi, ich rodziny, nauczyciele w szkole. W polskich, to były tam rdzennej ludności polskiej, to jeżeli tam było 0,5%, to jest chyba wszystko. Więc też miejmy z tego, zdajemy sobie sprawę, zresztą podobnie jak w Wilnie, w którym w Wilnie przed wojną Litwinów etnicznych było jeszcze mniej niż Polaków w Gdańsku, 0,3%. A dla Litwinów dzisiaj Wilno, prawda, jest najbardziej litewskim z litewskich miast. Więc to, tu wracamy właściwie do tego punktu wyjścia. Wydaje mi się, że to jest też taki łącznik między rozmową o Gdańsku a Łodzi. Właściwie Łódź, proszę zobaczyć, to jest miasto drapieżnego kapitalizmu, które właściwie prawie, że, no nie powiem na surowym korzeniu, ale rozbuduje się bardzo gwałtownie, ale też jest miastem, którym jest takim konglomeratem, gdzie pojawiają się fabrykanci, pojawia się zagraniczna kapitał, pojawia się ludność napływowa i ona tworzy właśnie takie bardzo utylitarne w momencie powstania miasto. Teraz... Rzeczywiście wielokulturowe. Tak. Akurat Łódź jest naprawdę miasto wielokulturowe, w przeciwieństwie do Gdańska, który był miastem monokulturowym. Peter Oliver Lew, taki badacz historii Gdańska nowoczesnego, znakomity w niemiecki, on tak kiedyś rozprawiając się z tym mitem wielokulturowości napisał tak okrutnie, ale prawdziwie, że w ciągu swoich ostatnich tam kilkuset lat historii, no przynajmniej powiedzmy od rozbiorów, pewnie sięgnąć do mnie, do
XV wieku. To Gdańsk był tylko w jednym momencie wielokulturowy, a ściśle mówiąc dwukulturowy. Jak w 1945 roku jeszcze kilkadziesiąt tysięcy Niemców było w Gdańsku, bo jeszcze nie zdążyli uciec do Niemiec, a już kilkadziesiąt tysięcy Polaków do Gdańska przyjechało. I to był jedyny moment, kiedy to miasto było dwukulturowe. Przez te 10 miesięcy czy 12. Natomiast Łódź tak, Łódź była wielokultura, to przepięknie widać na przykład na cmentarzach. To jest coś, co mnie zawsze fascynowało. Raz byłem w Łodzi, zawsze starałem się te cmentarze oglądać. One są fascynującym zapisem właśnie tego, co można nazwać wielokulturowością, wieloetnicznością, wielojęzykowością tego miasta i wieloreligijnością. Zresztą jakby wracamy do naszego do sedna naszego dzisiejszego spotkania. To jest doskonałym dowodem na to, jak architektura, czy to, co wizualne, od czego zaczynałem, jak ono zapisuje historię. I cmentarze są wspaniałym tego przykładem. W Gdańsku nie ma niemieckich cmentarzy. Nie ma. One zostały w czasach gomułkowskich zniesione, zlikwidowane i zrównane z ziemią. Także tego już śladu niemieckości są gdzieś jakieś rozrzucone, gdzie niegdzie, jeżeli jakaś rodzina została po wojnie, to czasami na cmentarzach gdańskich czy sopockich są pojedyncze tablice z niemieckimi nazwiskami zachowanymi. Ale to tylko wtedy, jeżeli była ciągłość, jeżeli ktoś nie wyjechał do Niemiec po wojnie po prostu. A całe wielkie połacie cmentarze były niszczone. Tym samym oczywiście jakby zacierano ten ślad bardzo istotny, prawda, niemieckości miasta. Tego nie zrobili nawet Sowieci, ani w Wilnie, ani w Lwowie, prawda. Ja na przykład moja rodzina nie jest w ogóle z Pomorza, tylko z Lwowa. Więc ja na przykład moja siostra niedawno odkryła w internecie, z potęgą internetu, ze wzruszeniem pewnym odkryliśmy, że nasze groby rodzinne na cmentarzu Łuczakowskim cały czas są niezniszczone. Więc nawet tego Sowieci nie zrobili. A myśmy to w Gdańsku z niemieckimi cmentarzami zrobili. Ale tutaj w Łodzi też się tak działo. Być może. Tak, gdzie jest jeden cmentarz stary, natomiast był cmentarz ewangelicki na Aleja Politechniki, na którym w tej chwili jest skwer i są wyprowadzane psy. Czyli też podobne procesy. Może nie tak radykalnie, bo w Gdańsku właściwie żadnego nie ma już w całości zachowanego niemieckiego cmentarza. Żydowskie przetrwały, tak, tych nie niszczono. Ale niemieckie, ewangelickie niszczono. Pokazywać te procesy wymazywania, prawda, zacierania. Pewnie też nie chodziło o to, żeby po 1945 roku pokazywać wielokulturowość Łodzi, prawda? To jest. Cmentarz ewangelicki też stopniowo określa to zniszczenie. W porównaniu z tym, co było 30-40 lat temu na tym cmentarzu, oczywiście on był bardziej dziki, ale w tej chwili jest coraz więcej grobów katolickich. Mało tego, dochodzi do tego, że niektórzy użytkownicy nawet nie zmieniają nagrobka, tylko szlifują pięknie swoje stare nazwiska i wpisują nowe. W Gdańsku to się często odbywało w ten sposób, że odwracamy płytę. Tak? Ten tył służył jako podkład pod nową inskrypcję, a ta stara gdzieś zarośnięta czasami jest do odnalezienia po drugiej stronie. Ale to tylko nam obrazuje właśnie, jak bardzo silne są te bodźce wizualne. Prawda? Jak te elementy, które się wprowadza w przestrzeń realną, czy są budynki, czy grobowce, czy cmentarze, czy zieleń także, prawda? Jak one kształtują wyobrażenie o mieście i równocześnie też kształtują właśnie wyobrażenie o historii tego miasta. Wyobraźmy sobie, że w Gdańsku mamy kilka wielkich niemieckich ewangelickich, ale też i katolickich. W Gdańsku było dużo katolików. Ale z tymi niemieckimi tysiącami niemieckich nazwisk, prawda? To każdy młody człowiek tak idąc, kurczę, coś tutaj jacyś Niemcy byli, prawda? Ja byłem wychowany w takich czasach, gdzie właściwie o niemieckości Gdańska się w ogóle nie mówiło, nie myślało. Miałem jednego kolegę, którego się mówił, że jego babcia mówi po niemiecku. Nawet nie słyszałem mówiący po niemiecku, ale to był taki, jacyś Niemcy w Gdańsku, coś. Natomiast to są rzeczy, które po 89 roku zaczęły się bardzo silnie w Gdańsku odradzać, czy już w latach 80. powiedzmy tam. Ale 89 to jest na pewno taka ważna cezura. Tutaj wracam do tego, o czym Pan powiedział, o tym kształtowaniu się tożsamości. To są rzeczy, które obserwowałem jako tak zwana obserwacja uczestnicząca, jak to mówią socjologowie, ponieważ właśnie dokładnie w 89 roku zrobiłem dyplom w Krakowie i wróciłem do Gdańska i zacząłem pracę na uniwersytecie. I właśnie jakby od początku, śledząc to w którymś tam momencie, włączając się już w te dyskusje. I mogę powiedzieć, że na gdańskim przykładzie bardzo dobrze widać, myślę, że to jest nawet w skali ogólnopolskiej wyjątkowy przykład tego, w jaki sposób kultura słowa mówionego i pisanego, czyli kultura literacka powiedzmy, jak ona bardzo silnie wchodziła w dyskusję z tą kulturą artystyczną, wizualną czy architektoniczną i jak ją przekształcała. I jak bardzo silnie można było kształtować wyobrażenia, ja bym powiedział zaskakująco silnie. Gdańszczanie pod tym względem są przedziwnym społecznością. Oni uwielbiają po prostu tożsamości swojego miasta, biorąc pod uwagę, że tam prawie nikt nie ma dziadków i pradziadków, to jest w ogóle zadziwiające, prawda? Ale uwielbiają rozmawiać o tożsamości swojego miasta,
o jego architekturze, kiedyś na jakiejś konferencji, któreś tam już poświęcone architekturze gdańskiej powiedziałem, jeśli chodzi o dyskusję na temat architektury i tego, co zrobić, żeby architektura była dobra w mieście, to Gdańsk jest na pewno liderem światowym. Natomiast nic z tego właściwie nigdy nie wynikało, nie wiem jak jest w Łodzi, czy podobnie, czy nie, ale tych dyskusji po prostu jest mnóstwo i one były bardzo ciekawym punktem obserwacyjnym, właśnie pokazującym, jak te rzeczy się zmieniają. Jak ludzie w jakiś sposób kształtowani przez media, przez prasę, przez pisarzy, przez polityków. W Gdańsku tu mamy kilka takich postaci. No jedna jest znana w skali ogólnopolskiej, Donald Tusk, no, teraz jest znany głównie jako polityk, ale wtedy był też takim bardzo aktywnym działaczem lokalnym, właśnie przywracającym pamięć o tym Gdańsku pruskim, powiedzmy, przed II wojny światowej. Stefan Chwin czy Paweł Hille, znani w skali ogólnopolskiej pisarze, oni na gruncie gdańskim też byli bardzo silnie zaangażowani właśnie w to przywracanie tego dawnego Gdańska. Jeżeli Państwo pamiętają te najgłośniejsze książki Chwina czy Hillego, tam Weiser Dawidek czy Kahneman, no to one właśnie są o tym, prawda, że Polacy po 1945 roku wchodzą do jakichś obcych mieszkań, no to Kahneman najdoskonalej pokazuje, prawda, wchodzą do jakichś obcych mieszkań, zostają jakieś całe serwisy, serwety z jakimiś monogramami innych ludzi, prawda, i muszą się jakoś z tym zmierzyć, z tym po niemieckim dziedzictwem. Ale tu znowu dotykamy właśnie tego, jak przedmioty odwzorowują przeszłość, prawda? Jak my się spotykamy z tymi przedmiotami małymi albo dużymi, jakimi są budynki, i że one zaczynają nas jakoś tam mobilizować do jakiegoś namysłu nad tą historią. No, takiego namysłu, który był wycierany przez długie dziesięciolecia PRL-u. PRL to jest zresztą bardzo ważna rzecz, do której na pewno wrócimy, ale to na razie zawieśmy. W każdym razie po tej takiej traumie PRL-owskiej, po tym wymazywaniu niemieckości, zaczęto kreować obraz tego Gdańska wspaniałego, przedhitlerowskiego i przedkomunistycznego. To kiedyś Hille tak napisał, że Gdańsk był takim wspaniałym miejscem, zanim tej cudowności dawnego Gdańska nie zniszczył totalitaryzm brunatny i czerwony. No to jest taka bardzo fajna konstrukcja, ale nie do końca prawdziwa, bo Gdańsk nie był wcale gwiazdcem ani wielokulturowym, ani specjalnie przyjaznym obcym w wieku XIX. Był bardzo monokulturowym, pruskim, garnizonowym miastem, dość prowincjonalnym, na łeb, na szyję, spadającym, jeśli chodzi o wagę, o rangę tych miast niemieckich. W wieku XIX Gdańsk wszedł chyba jako piąte miasto niemieckie, a w wieku XX jako chyba 28. Że Państwo sobie zdali sprawę, jaka to była degrengolada. Ale to nie ma znaczenia. Mity tworzą się w zupełnie inny sposób. Ja nawet nie mówię tego złośliwie. Oczywiście ja jako historyk jestem zobowiązany do zwalczania mitów i do pokazywania ich fałszywości. Ale jako mieszkaniec Gdańska, czy jako mieszkaniec, no, gdybym był mieszkańcem Łodzi, czy Krakowa, czy Poznania, to mity bym ogromnie hołubił. Ponieważ mity są tym, co sprawiają, że ludziom chce się o pewne rzeczy walczyć, że chce się o pewne rzeczy troszczyć, że ludzie mają to poczucie wspólnoty, które sprawia, że nie są tak jakąś ludnością, tak jak pan przywołał rosyjski przykład. W Rosji ludzie są ludnością, prawda? Oni nie są właściwie społecznościami. Oni są od stuleci przyćwiczeni do tego, żeby w zasadzie, no, jak tylko coś tam się pojawia, jak coś w rodzaju wspólnotowości, to tam władza dobrze pilnuje, żeby nigdy ta wspólnota się nie zawiązała, prawda? Bo to jest w interesie władzy, tak jak ona funkcjonuje od czasów mongolskich, przez Iwana Groźnego i wszystkie późniejsze czasy. Szczęśliwie u nas tak nie jest. U nas jednak ludzie mają to poczucie wspólnotowości, mniej lub bardziej to zdestabilizowane, ale jednak no, jak z taką Rosją się porównamy, to nawet na gruncie architektonicznym, jak pan mówił o tym projekcie Kolchasa, ja widziałem kiedyś była taka strona internetowa, gdzie pokazywano, jak w byłym Związku Sowieckim wygląda architektura osiedlowa. To proszę sobie wyobrazić takie bloki jak u nas, lat 80. czy późno 70., takie wielkie, już takie surowej, prymitywnej, wielkiej płyty, już właściwie bez żadnych znamion jakiegokolwiek projektowania architektonicznego. W tych wcześniejszych blokach to było, ale już takie rzeczywiście, taki późny Gierek i Jaruzelski, to jest koszmar, taka naprawdę ohydna, bo jaka wielka płyta. To proszę sobie wyobrazić to wszystko jeszcze dwa razy większe, dwa razy wyższe, sześć razy gorzej wykonane i na tym wszystkim narośnięta taka pleśń indywidualnej przedsiębiorczości. Dobudowywane wykusze z jakichś desek, jakieś nabudowywane, jakieś takie donżony średniowieczne, do których dolepiane są jakieś takie najróżniejsze, przedziwne konstrukcje, żeby jeszcze sobie tam powiększyć o 4 metry kwadratowe, poza licą murę. Niewiarygodne. No to tego nie widziałem w Polsce nigdzie. Prawda? Chyba jednak tutaj jakaś inspekcja budowlana by interweniowała. Tam jest to całkowita wolna amerykanka. No więc oczywiście, można się pocieszyć, że zawsze może być gorzej. Ale to marna pociecha. Żeby skończyć ten wątek tożsamościowy, bo ja myślę, że ma pan rację, on jest ogromnie, ogromnie ważny. Tutaj wrócę do Gdańska, wrócę do Gdyni i przejdę do Łodzi. Myślę, że w Gdańsku to się udało bardzo silnie wykreować. W Gdańsku właśnie po 1989 roku ta tożsamość zapisana w architekturze, tożsamość zapisana w zdjęciach dawnych tej architektury, ona została bardzo silnie wykreowana. Bardzo dobrze przyczyniła się do takiego zintegrowania świadomości gdańszczan,
bardzo źle się przyczyniła do stanu zachowania architektury nowoczesnej. Znaczy uznano, że to jest jakby poza kanonem, to jest poza nawiasem gdańskości. Gdańskość się realizuje oczywiście w tej dawnej, wielkiej, historycznej architekturze i w architekturze tego XIX wieku. Już architektura międzywojenna i powojenna w to się nie wpisywała, w związku z tym można ją było dowolnie niszczyć, przerabiać, burzyć, obklejać styropianem i robić wszystko, co tylko komukolwiek do głowy przyszło. Więc w tym sensie to też pokazuje, że te kreacje tożsamościowe mogą być integrujące, ale w jakimś sensie mogą być też wykluczające. Że one też, jeżeli są wąsko zakreślone, to mogą oprócz tych pozytywnych skutków przynosić też skutki negatywne. W tym sensie Łódź i Gdynia, teraz przejdę do Gdyni, mają trochę inną sytuację, no bo Gdynia to w ogóle ma szczególną sytuację, bo tam właściwie nie ma architektury wcześniejszej niż lata 20. Najstarsze zabytki architektury gdyńskiej to jest powiedzmy gdzieś tam 23, 5 rok. Czyli one nawet nie mają 100 lat jeszcze w tej chwili. W związku z tym zdecydowana większość nosi tam formy nowoczesne. I to miasto w tej chwili dosyć zręcznie wykorzystuje do budowania tożsamości lokalnej gdyńskiej. Tak jak przez pierwsze lata po 1989 roku raczej miałem wrażenie, że był taki kompleks wobec Gdańska. No, ten Gdańsk, takie zabytki, prawda, my co my tam mamy, te klocki, są nic tam ciekawego. To w tej chwili od kilku lat jest taka bardzo świadoma, bardzo mocno prowadzona przez miasto strategia w życiu sobie takiego brandingu, prawda, że to jest taki rodzaj marki miasta, że Gdynia jest miastem nowoczesnym. Że nowoczesność jest właśnie tym sznytem gdyńskim, prawda? Że jest takie, to jest takie zabawne, dowcipne powiedzonko, gdzieś kiedyś to widziałem dawno, dawno temu na murze napisane. Kojarzą Państwo Wolne Miasto Gdańsk, prawda? Ten konstrukt międzywojenny, polityczny. No więc jakby nawiązując do tego, ktoś napisał Wolne Miasto Gdańsk, Szybkie Miasto Gdynia. I to w jakimś sensie pokazuje właśnie takie tworzenie, no owszem, ten Gdańsk jest wspaniały, tysiącletni, ale my nie musimy mieć kompleksów, bo my jesteśmy inni, prawda? My jesteśmy szybcy, my jesteśmy nowocześni, my jesteśmy modernistycznym miastem. Jesteśmy prężni i ta prężność jest naszym gdyńskim specialité de la maison. Tak jak w międzywojniu eksplodowała Gdynia właśnie z niczego, tak samo my teraz tego ducha przedsiębiorczości, ducha kapitalizmu, ducha nowoczesności, postępu, tempa, pędu, szybkości, cywilizacji, prawda? My go wcielamy. To jest coś takiego, na tym się buduje tożsamość Gdyni. Teraz proszę zobaczyć, jak właśnie dwa sąsiadujące ze sobą miasta, miasta, w których bardzo często dochodzi do zresztą takiego przenikania się publiczności. Ja w muzeum mam dużo osób, które pracują u mnie w Gdyni, a mieszkają w Gdańsku. Ja sam mieszkam w Gdyni, a pracuję w Gdańsku, prawda, bo pracuję też na uniwersytecie. To jest coś takiego, że to się przemieszcza ta ludność, a równocześnie bardzo wyraziście tworzą się takie konstrukcje ideowe dotyczące tego, jakie to miasto jest. I one się w ogromnej mierze tworzą na gruncie architektury. No i teraz zastanówmy się, żeby też trochę Państwu oddać głos, jak na tym tle wyglądają możliwości Łodzi. W jaki sposób ta bardzo bogata, bardzo ciekawa, ale bardzo też chaotyczna. Gdańsk jest koszmarnie chaotycznym miastem, ale Łódź jest jeszcze bardziej chaotyczna. Znaczy jak ja przejeżdżam przez Gdańsk, to mam ból, że to jest jakieś takie placki miasta, a pomiędzy nimi jakieś takie dziwne przestrzenie niczyje. Ale w Łodzi to jest wręcz istotą, to jest wręcz zasadą, które rządzi tym miastem. Ma się super na europejskim poziomie jakieś fragmenty i za chwilę ma się jakieś po prostu wioskę, 200 metrów dalej. Tego ja chyba w żadnym dużym mieście polskim nie ma czegoś takiego. Więc oczywiście to jest coś, co na pewno może powodować taką, ja wiem, konfuzję. Tak tożsamościowo, cholera, czy to jest wielkie miasto, czy tożsamość Gdyni jest wielkomiejska, czy małomiasteczkowa? Czy jest taka metropolitalna, czy jest jakaś taka prawie że wiejska? To są pytania, na które właściwie powinno sobie i miasto, i mieszkańcy odpowiedzieć. Moje doświadczenie mówi, że z każdego mankamentu można zrobić, jak to mówił prezydent Wałęsa, są plusy dodatnie i ujemne. Tutaj bym powiedział odwrotnie, że są minusy ujemne i minusy dodatnie. I tutaj bym powiedział, że mam do czynienia z minusem dodatnim, prawda? Znaczy takim minusem, który można przekuć w sukces, tylko że trzeba umieć to rzeczywiście spróbować jakoś zagospodarować. Na przykład to, że jest różnica skali w architekturze, to jest coś z punktu widzenia takiego metropolitalnego myślenia, to jest mankament. Bo prawdziwa, porządna metropolia, przypomnijmy sobie, jak wygląda centrum Paryża, jest wcielenie wielkiego miasta dla Europejczyka, prawda? Albo centrum Chicago, będzie wcielenie wielkiego miasta dla Amerykanina. To tamte różnice skali są jednak niewielkie. Ta budowa jest zwarta, albo to są po prostu drapacze chmur Manhattan, jeden w drugim drapacze chmur, albo tak jak w Paryżu, kamienice tej samej wysokości, budowane według tego normatywu haussmannowskiego. A w Łodzi tego nie ma. W Łodzi jest tak, że mamy właśnie zwarte fragmenty zabudowy i potem mamy te kawałki takie jakieś puste. Teraz są moim zdaniem dwie możliwości. Albo można iść w, ja teraz mówię, stronę architektoniczno-urbanistyczną. Bardzo jestem ciekaw, jak Państwo na to patrzą, są takie społeczno-emocjonalne. To są rzeczy, których ja jako niełodzianin nie czuję tak bardzo. Ale od strony takiej architektoniczno-urbanistycznej, jak na to patrzę, to mam wrażenie, że można tutaj dwiema drogami iść. Jedna to jest taka, którą na pewno miasto by podążało, gdyby przeżywało okres wielkiej ekonomicznej prosperity.
chociaż jak wiemy, tak nie jest. Ale gdyby Łódź w tej chwili jakby przeżywała ponownie boom porównywalny z tym XIX-wiecznym, to można być pewnym, że w ciągu 10 lat wszystkie te małe domki, jeżeli tylko nie są wpisane do rejestru zabytków, zostałyby zburzone. Wszystkie place pomiędzy kamienicami puste, które teraz zdzieją grozą, prawda, i takim rzeczywiście jakimś anarchicznym urokiem swoistym, że one wszystkie by zostały zabudowane i po prostu w błyskawicznym tempie ta tkanka zostałaby dopełniona, miejska. I Łódź zyskałaby taką zwartą, jednorodną, w sensie urbanistyczną, chociaż bardzo różnorodną, w sensie architektonicznym, tkankę miejską. To jest wariant, który na razie chyba wydaje się niestety nierealny. O ile znam tutaj sytuację ekonomiczną i społeczną Łodzi, to Łódź nie przeżywa boomu, niestety. Natomiast druga rzecz, która jest może bardziej realna na dziś, to znaczy bez tego boomu, który by przyciągnął tu inwestorów, którzy by zabudowali to wszystko, to jest, wydaje mi się, właśnie zrobienie tego minusa dodatniego, o którym mówiłem. Rzeczywiście jakby próba stworzenia takiej przestrzeni, w której zamiast wrażenia tymczasowości, ten chaos niewyobrażalny, prawda? Jakieś takie między dobrymi kamienicami, właściwie jakieś niemalże śmietniska, prawda? Gdzieś tam pojawiające się. I to sprawia wrażenie, jakby to było takie miasto, które jest takie porzucone w pół drogi. Natomiast wydaje mi się, że stosunkowo niewielkimi nakładami można byłoby to spróbować uporządkować i zrobić taki, właśnie jak mówię o tym brandingu, czy jakimś takim sznycie, prawda? Na przykład można robić takie niewielkie przestrzenie, najbardziej elementarnie zagospodarowane zieleni na przykład. To już natychmiast to wygląda inaczej. To się robi tak melanż. Architektura, zieleń, prawda? Skwerek, ławką jakąś z ładnie zadbaną, to nie są gigantyczne koszty przecież, w porównaniu z inwestycjami budowlanymi wręcz znikome. I natychmiast coś się dzieje takiego, wokół tego oczywiście doskonale byłoby na przykład stworzyć jakiś ruch społeczny, prawda? Że na przykład w tych skwerkach zaczynają ludzie się spotykać, jest jakaś knajpka na każdym, tak, stworzenie, nie wiem, jakieś łączące te różne miejsca, najpierw ich byłoby 8, potem 15, potem 30, ścieżki rowerowe, na przykład, tworzenie takiego stylu życia związanego z tym nowym obliczem Łodzi. I to jest właśnie, wydaje mi się, taka droga, którą to ma jeszcze jedną fantastyczną zaletę, że organizuje wyobraźnię mieszkańców, że jakby aktywizuje mieszkańców, proponując im coś, władze miasta, równocześnie jakby wyzwalają to, co potem się samo zaczyna nakręcać. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest coś, czego ja bym sobie ogromnie tutaj życzył. Znaczy byłbym szczęśliwy, gdyby w Łodzi coś takiego się udało zrobić, bo mówię, na ten boom budowlany to na razie nie ma co liczyć, jak sądzę. Teraz pytanie do Państwa właśnie, czy to jest możliwe? Czy ma Łódź taki potencjał symboliczny w sobie, jak na przykład właśnie Gdańsk? Że w Gdańsku te ruchy są silne. No rzeczywiście to jest aż zadziwiające dla mnie, jak ludzie właściwie kompletnie niezwiązani profesjonalnie z architekturą, ze sztuką, z historią, jak oni się angażują właśnie w takie projekty promiejskie. Pytanie, czy Łódź, która ma na pewno inną strukturę, z jednej strony pewnie bardziej zasiedziałą, bo na pewno to jest o wiele więcej ludzi, którzy mają jakieś korzenie łódzkie sprzed wojny, to jest to, co różni Łódź od Gdańska i to, co różni też Gdynię od Gdańska. Też jest bardzo ważne. W Gdyni na przykład o wiele łatwiej taką aktywność w obronie architektury nowoczesnej uruchomić z tego powodu, że tę nowoczesną kamienicę budował mój dziadek. To jest zupełnie co innego niż jakiś Niemiec zbudował nowoczesny budynek. W tym sensie myślę, że to jest walor Łodzi, bo tak sobie wyobrażam, że tych Łodzian, którzy mają korzenie przedwojenne, jest jednak stosunkowo, jeżeli nie dużo, to na pewno więcej niż w Gdańsku. Ale z drugiej strony no wiadomo, że Łódź ma też ten taki proletariacki, prawda? Ten post właśnie industrialny charakter. On z kolei nie bardzo służy takim integracyjnym procesom, ponieważ temu najczęściej służy podłoże mieszczańskie, czy wręcz drobnomieszczańskie, z którego tak się wyśmiewano w PRL-u. Myślę, że taki drobnomieszczanie jest kimś, kto ma bardzo silne to poczucie właśnie takiej wartości. Moja działka, moja ulica, moja kamienica, ona ma być ładna, czyściutka, zadbana, a proletariackie jednak myślenie, oczywiście tworzy bardzo, bardzo jakieś takie no, schematyczne tutaj struktury. To jest takie ogromne, ogromne uogólnienie, jako punkt wyjścia do dyskusji, ale powiedzmy proletariackie, czy postproletariackie może, no, to jest to, co w Rosji też doskonale widać. To jest z kolei takie poczucie, to jest niczyje, prawda? Wspólne, czyli niczyje. Wiele razy w Rosji widziałem, jak wyglądałem, niedawno byłem nawet w Wilnie, która nie jest Rosją, która wydawałoby się jest no, cywilizowanym w miarę miastem. Jak zobaczyłem osiedla postsowieckie w Wilnie, to po prostu ręce mi opadły. To czegoś takiego w Polsce nie widziałem nigdzie. Tam po prostu rzeczywiście wchodzi się do klatki schodowej i ma się poczucie, że tam w zasadzie można zrobić wszystko, łącznie z tym, że można traktować jako szalet publiczny. Że jak dziura się zrobi w betonowej posadzce, to przez 15 lat nikt jej nie załata, prawda? Bo to jest wspólne. U siebie w domu to co innego. To mi kiedyś wyjaśniła taka koleżanka z Leningradu, wtedy jeszcze Leningradu. To już było tam
początek lat 90. Ja wszedłem do niej do kamienicy i mówię, Boże, mówię, Luba, przecież to jakiś koszmar jest, jak to wszystko wygląda. A ona mówi, wiesz, no myśmy tam nawet próbowali parę razy coś uporządkować na tej klatce schodowej, ale to nie miało żadnego sensu. U nich w domu było pięknie, stare meble, jej pradziadka wybitnego scenografa jeszcze z carskiej Rosji, projekty scenograficzne na ścianie, no w ogóle taka carska Rosja w bloku. A jak się wychodziłem, to po prostu naprawdę, nie wiem, co to jest slums w najgorszym w sensie, jaki można sobie wyobrazić. Jeżeli o tym mówię, tworząc takie no, drastyczne, no, radykalnie przeciwstawne modele, i oczywiście, że one są ogólnione w Polsce, to na pewno aż tak radykalnie się nie ujawnia, no to tutaj bym właśnie oczekiwał wyjaśnienia, jak to wygląda według Państwa w Łodzi. Jak tutaj Państwo czują, jakie drogi są możliwe takiego społecznego też jakby zaangażowania w tę akcję ozdrowienia miasta, czy jakby ożywienia miasta, także przestrzennego. Chyba biorąc pod uwagę udział po raz drugi liczebności osób, które wzięły, że tak powiem, fundusz obywatelski w swoje ręce, to uważam, że ten potencjał jest. Bo przecież w tym roku wzięło udział jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej ludzi głosowało na to, co chcą w tym mieście zmienić. Były projekty, były najróżniejsze projekty ścieżek rowerowych, uporządkowania parku, skweru, boisk czy placów zabaw, czyli tych takich elementów również zielono-architektonicznych, na które ludzie głosowali. A czy mogę zapytać o jedną ważną rzecz, jak mówię o budżecie obywatelskim, ja też to śledzę w Trójmieście i dla mnie jedna rzecz jest bardzo ważna. Czy dużo było takich projektów, gdzie ludzie głosowali na projekty, które nie dotyczyły bezpośrednio ich najbliższego otoczenia? Tak, bo to jest bardzo ważny wskaźnik właśnie tego. Jeden pan głosować na 5 projektów dzielnicowych, czyli tej takiej najbliższej lokalnej społeczności i 5 projektów ogólnoludzkich. Czyli to jest tak jakby strukturalnie już zrobione, tak. Że się. No to bardzo mądrze, bo w Gdyni jest trochę inaczej, ale też na przykład pocieszające jest to, że dużo ludzi głosuje na projekty, które jakby nic nie dają im konkretnie w ich miejscu, prawda? Ale są gdzieś zupełnie indziej, ale to też jest taki wskaźnik takiej solidarności ogólnomiejskiej, prawda? Że wychodzenia poza te opłotki. No to jest bardzo duży potencjał na pewno. Tak. Tutaj warto dopowiedzieć, że też granice dzielnic w Łodzi są dosyć duże, to są naprawdę potężne obszary, więc nawet w ramach głosowania na projekty dzielnicowe to też nie jest, to jest moje podwórko, ale naprawdę spory fragment miasta. I coś już zaczynają być takie skutki widoczne w przestrzeni miasta, tych działań? No, tak, 6 sierpnia jest zrobione w tej chwili bardzo sympatycznie. Jest taka forma spacerowo z ławeczkami, z drzewami, oczywiście z lokalami. Także potencjał jest. Jest projekt z drugiej strony Piotrkowskiej na Traugutta coś podobnego zrobić. Poza tym, bo pan tak mówił, postproletariackie. Łódź poza wszystkim innym ma też korzenie silnie wiejskie. W latach 50., 60. w tych nowych blokach ludzie się znali. Dbali również o otoczenie tych bloków. Dziwne. Nie, to nie jest dziwne. My to kompletnie dziwiłem, dokładnie to samo doświadczenie mam też. To działo na przykład w 70. czy 80. latach. To było dziwne, dlatego że ci ludzie wszyscy się znali. Jak był blok trzyklatkowy, to wszyscy się znali. Oczywiście przekrój społeczny był bardzo różny, ale oni dbali o to otoczenie. Jeżeli trzeba było, postawili ławkę, zasiali trawę sami, posadzili drzewko. Tutaj na Bałutach jest takich podwórek sporo. I później nagle to się rafinalnie skończyło. Bardzo ciekawy wątek. Ja myślę, że trochę już inny. Też bym nie chciał zgubić tej kwestii takiej tożsamości i tych szans Łodzi, bo to jest bardzo ciekawe też dla mnie. Ale ja mówię o tym, jak wyglądała ta struktura mieszkania w blokach. To jest też taki bardzo ciekawy wątek, który ja bym może chciał, żebyśmy mogli sobie gdzieś zapisać, żeby on nam nie umknął. Bo ja bym bardzo chciał o tym powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że te społeczne, socjologiczne takie uwarunkowania, one wpływają potem na to, jak ta architektura była i jest ciągle traktowana. I ja też mam swoje jakieś tam doświadczenia i przemyślenia w tym zakresie oczywiście. Jak już pani ten wątek ciągnie, to rzeczywiście. Bo do tego też chciałem wrócić i to też jest rzecz, która sprawiała, że te przestrzenie blokowe, one się właściwie tak mocno niepopularyzowane w całej Polsce. Oczywiście, i to jest coś, co właśnie w pewien sposób sprawiło, że trudno porównać na przykład przestrzeń sieli modernistycznych polskich, a na przykład wschodnioniemieckich, czy były wschodnioniemieckich, które zupełnie poleciały w dół, ale... Albo francuskich, też. W zasadzie w osiedlach tych lat 60. czy 70. nowoczesnych, tak zwanych, jak my je nazywamy, blokowiskach, to właśnie wyłącznie kolorowa ludność mieszka w tej chwili.
nawet w tej jednostce marsyjskiej, tym takim symbolu modernistycznego bloku Le Corbusiera, który jest takim, no, można powiedzieć, pramatką tego nieszczęścia albo tego szczęścia, też jak to na to patrzy, to ten blok był budowany od lat 40. dla średniego szczebla urzędników państwowych, a w tej chwili, jak byłem parę lat temu, to w zasadzie są wyłącznie kolorowi, głównie oczywiście z krajów Magrebu, biorąc pod uwagę położenie Marsylii, mieszkańcy. Więc to jest taki wątek bardzo ciekawy socjologiczny, że ja się mogę do swojego też odwołać doświadczenia, bo część życia mieszkałem w bloku, to sporą, bo chyba, nie wiem, 4 lata czy 5 przeprowadziliśmy się z wielkiej sopockiej kamienicy do bloku, do falowca. Dziwacznie, prawda? Ale to było zupełnie normalne, ponieważ w tej wielkiej kamienicy rzeczywiście mieszkaliśmy w przepięknym, takim poniemieckim właśnie mieszkaniu. To było piękne mieszkanie, tyle że podzielone na 4 rodziny. Więc w tym sensie nasza rodzina, która miała wtedy tam babcia, ciotka, moi rodzice, ja i moja siostra, bliźniaczka, jak myśmy się we dwójkę urodzili w tym 65 roku, to nagle w tym półtora pokojowym mieszkaniu było 5 osób. I w związku z tym dwupokojowe mieszkanie w bloku z bieżącą wodą, centralnym ogrzewaniem, bez konieczności wnoszenia wiader węgla na wysokie trzecie piętro. Więc to było coś takiego, że coś się traciło może z perspektywy dzisiejszej, no sopocka kamienica, wspaniała rzecz, prawda? Ale zyskiwało się całą masę rzeczy, które dla ludzi były naprawdę ogromnie ważne. I teraz, jak pani powiedziała, to ja sobie właśnie zaczynam też przypominać swoje dzieciństwo. A potem się z tego falowca się przenieść do takiego większego mieszkania też w bloku na osiedlu Żabianka Gdańskim. Ładnie zresztą zaprojektowane. I to jest właśnie też moje doświadczenie. To jest pewien walor socjalizmu, no czego by nie mówić. To przemieszanie społeczne. Moi rodzice pracowali na uniwersytecie, a naszym sąsiadem falowcu pan był stoczniowcem, a z drugiej strony był portowiec. To jest tak, że myśmy z tymi właśnie rodzinami, z tymi dziećmi, to w ogóle tego się nie odczuwało. Nie było tej takiej gradacji, że ktoś jest tam bogaty, ktoś jest biedny, wszyscy byli mniej więcej biedni. Więc to było dosyć wygodne na społeczność. Na przykład na Wydzewie, tam było podobnie. Ta struktura mieszkańców była bardzo różna. Część była z tak zwanego awansu, część dzieci się wykształciły, babcia nie umiała czytać, ale wnuki już były wykształcone, ale to wszystko było jakoś razem i ci ludzie naprawdę dbali. Tak, to jest bardzo ważne. Swoje otoczenie, oczywiście był ten tak zwany cieć, dozorca, czy później gospodarz domu, ale ludzie... Anioł, tak? Ale ludzie dbali również o to swoje otoczenie. To jest bardzo ważny czynnik i to jest moim zdaniem zresztą coś, co tłumaczy tę zapaść po 89 roku. Bo rzeczywiście, jak mówimy, i teraz może przechodzimy do następnego, bardzo moim zdaniem ważnego, może zasadniczego w ogóle wątku tego, o czym chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać. To jest właśnie ta niesamowita zmiana, która się dokonała w naszym myśleniu o osiedlu mieszkaniowym. Kiedyś mówiono o osiedle, to jest bardzo miłym i pięknym słowem, a teraz mówię o blokowiskach. To samo zjawisko zostało nazwane innym słowem i ta zmiana semantyczna, ona doskonale odwzorowuje tę zmianę mentalną w stosunku do osiedla. Oczywiście, jeszcze nie chcę idealizować, idea osiedla mieszkaniowego, tego modernistycznego osiedla, ona już w samym swoim zalążku miała pewien bakcyl taki, który potem spowodował te wszystkie kłopoty. Ale jak się patrzy na to historycznie, to jeżeli się pojedzie na przykład na Koło, to jest warszawskie osiedle wybudowane zaraz po II wojnie światowej, w końcu lat 40. Heleny i Szymona Syrkusów, czołowych polskich projektantów tego czasu. To osiedle na Kole do dzisiaj wygląda fantastycznie. To jest piękne osiedle, tonące w zieleni, o niewielkiej skali, tam budynki mają góra 4 kondygnacje. Tak zaprojektowane, że tworzą takie małe sąsiedzkie jednostki, tak to nazwijmy, że ludzie się znali, że ludzie, że to jest bardzo ważny aspekt, prawda? Że ludzie mieli wielką szansę być ze sobą wspólnie. Znać się wszyscy po imieniu, dzieci, patrzeć na te dzieci, dopilnowywać dzieci sąsiadów. I tego typu osiedla uważam, że miały fantastyczny potencjał, zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę, tu muszę też jako historyk jednak powiedzieć pewną rzecz, co było przedtem. Znaczy ja zawsze, jak brałem udział przy okazji tej naszej wystawy, którą pan tutaj tak przyjemnie wspomniał i dyskusji z nią związanej, która była dużym wydarzeniem. Rzeczywiście na tej dyskusji o tym niechcianym dziedzictwie, jak ja to nazwałem w architekturze powojennej i w ogóle modernistycznej, to tam na tej dyskusji w Galerii Łaźnia to tam był właśnie i Tusk, i Fin, i Gruszkowski, i w ogóle wszyscy najważniejsi państwo urbaniści, architekci, masa młodzieży akademickiej. To było duże, duże wydarzenie wtedy. Myślę, że rzeczywiście o takim dużym oddźwięku. Pamiętam, że ja wtedy właśnie profesorowi Chwinowi, który jest taki wyżyn takiego intelektualisty, estety, pięknoducha, mówił o tym właśnie, jak przepiękną i wspaniałą rzeczą jest właśnie mieszkać w pięknym willi z ogrodem, w Oliwie najlepiej, prawda, stary, albo w Sopocie. I ja mówię, no pięknie, ja się pamiętam, że zgadzam, tylko zadajmy sobie pytanie, czy ci ludzie, którzy mieszkali w blokach w latach 50., 60., 70., czy oni do tych bloków trafiali z willi z ogrodem?
bardzo rzadko trafiali z Wilni z ogrodem. Trafiali z suterem, z strychów, lokatorskich mieszkań, jakieś, gdzie było po, z drewniaków, z but w Gdyni, bardzo często, na Grabówku, jeszcze po wojnie, czy w tych dzielnicach proletariacji, to tam budy sklecone po prostu z czego się dało. Jak się ogląda zdjęcia, to jeszcze powojenne, z lat 50. 60. A w Warszawie, gdzie jest taki film, cała ta czarna seria, taka polskiego dokumentu, to wyszło parę lat temu jako Pudło i tam jest jeden z tych filmów, z tej czarnej serii, już nie pamiętam jaki on ma tytuł, to jest taki film o budowie Domu Kultury, tam, na której jest jakiś taki właśnie podrzędnych dzielnic. To są już lata 50., to jest tam 57 chyba, czy 8 rok, to już jest nawet po stalinizmie. 15 lat po wojnie. I ci ludzie mieszkają w błocie, bez jakiejkolwiek kanalizacji, bez jakiejkolwiek elektryczności. No rzeźnia. To jest pokazane tak straszliwie, że jak w środku Europy w 58 roku coś takiego mogło być. I ci ludzie szli do bloków. Jak my sobie tego nie uświadomimy, jak my sobie tego historycznego wysiłku nie włożymy, to w tym momencie całe myślenie o tej dziedzictwie blokowisk, dziedzictwie PRL-u, jak to się mówi, ono jest po prostu sfalsyfikowane. Ono w ogóle jest bezsensowne. I to pytanie zawsze trzeba sobie zadać. To jest moje doświadczenie z wielu, wielu rozmów, z wieloma starszymi ode mnie osobami, ale też w jakimś sensie moje własne, że to był awans społeczny. To dziwnie dzisiaj brzmi, prawda, ale mieszkanie w bloku było awansem. I większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, którzy mieszkali w bloku, mieli to poczucie, że oni na drabinie społecznie awansowali i w sensie czysto praktycznym awansowali, bo całą masę rzeczy zyskali. I teraz sobie z tego zdajmy sprawę i to nam też wyjaśnia, dlaczego ci ludzie dbali o to. Przez te pierwsze dziesięciolecia PRL-u ludzie, jeżeli mieli poczucie, to jest lepiej, wyszedłem z budy jakiejś dziadowskiej na Grabówkę, a teraz mieszkam w pięknym, słonecznym bloku, mam windę. Mam syp, super nowoczesne urządzenie, prawda? Nie chcę ironizować. Na pewno to była masa takich ułatwień, no nie trzeba było gdzieś biegać. Przede wszystkim centralne ogrzewanie i ciepła woda w kraju. To było naprawdę coś niesamowitego. I jeszcze jedna rzecz, której myślę, że młodzi ludzie może mniej, może chociaż nie, bo teraz historia toczyła krąg. Młodzi ludzie mieszkają gdzieś tam w jakichś mieszkaniach też pewnie wynajmowanych z sublokatorami. Ale rzecz, która była niesamowicie ważna, że to było własne. Że to było na przykład mieszkanie, które miało 30 metrów kwadratowych, ale było samodzielne. Bo ludzie mieli przez całe pokolenia doświadczenie, że na przykład trzy rodziny mieszkały w jednym mieszkaniu. Albo jedna wieloosobowa rodzina, gdzie wszyscy sobie chodzili po głowach z przechodnimi pokojami, co było doświadczeniem kamienic dawnych, bo one były tak adaptowane. Więc ta kamienica, ona miała przepiękne mieszkanie. Tylko to były mieszkania przeznaczone dla bardzo zamożnych Sopocian. I oczywiście tam mieszkała, jak powiedziałem, jedna rodzina pierwotnie. To miało swoje konsekwencje, prawda? Bo można było to pięknie ułożyć do salon, prawda? Z salonu się przechodziło do jadalni, a z jadalni się dopiero wchodziło do sypialni, która już oczywiście nie była przechodnia. A po wojnie to zaczęto robić tak, że ten salon, ta jadalnia i ten jeszcze jakiś tam sień, one były przerobione na mieszkania, a w związku z tym bardzo często po prostu nie było innej możliwości. Trzeba było przychodzić i ludzie sobie przechodzili przez sypialnię członków rodziny. Na przykład. To też proszę sobie zdać sprawę z tego, jaka to jest zmiana psychologiczna, taka mentalna. Że jest się na małym, ale u siebie, że jest wygodnie, że jest praktycznie. To poczucie, myślę, że to było takie paliwo, które ludziom wystarczało, myślę, no, do lat 70., żeby się radować tym mieszkaniem bloku. W latach 80. to się zaczyna zmieniać, a po 89. roku jest dokładnie odwrotny proces, bo ci, którzy mogą, uciekają z bloków. W związku z tym zupełnie inaczej niż w latach 50. czy 60. Mieszkanie w bloku nie jest wyrazem awansu społecznego, nie jest wyrazem podwyższenia własnego standardu, tylko czegoś dokładnie odwrotnego, degradacji tylko, społecznej. Tylko, że właśnie nie uciekają z powrotem do centrum, tylko dalej jeszcze na osiedla. Oczywiście, to jest jeszcze inny problem. Tak, bo w Łodzi cały czas przeprowadzanie się tu z tych kamienic z centrum do bloków cały czas to jest postrzegane jako awans. Bo teraz na przykład w tym roku skończył się remont ulicy Piotrkowskiej, natomiast ze względu na to, że tak mało tutaj mieszka ludzi jednak w centrum, to cały czas na tym pierwszym odcinku tutaj w Placu Wolności do pierwszej przecznicy cały czas nie podłączono tutaj centralnego ogrzewania. Więc tutaj cały czas nie jest to tak atrakcyjne miejsce do zamieszkania, a blokowiska dają to, że... A to, o czym pan mówi, to mnie z kolei, moją uwagę kieruje na przykład Lipska. Mówiliśmy o tym NRD, czy post-NRD właściwie, prawda? Czyli tych obecnych wschodnich landach państwa niemieckiego. Niemcy mieli ten problem i mają właściwie ciągle bardzo podobne. Rzeczywiście po 89 roku były bardzo podobne procesy. Tam jeszcze oczywiście związane z tym, że ogromna masa ludzi w
ogóle wyjeżdżała ze wschodnich landów do zachodnich. I ogromne, ogromne zasoby mieszkaniowe w blokowiskach, teraz były gigantyczne, nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Tam 5 razy większe niż nasze największe, nie wiem, może Ursynów Warszawski mógłby się z nimi równać jakoś. I tam ludzie po prostu no, rzeczywiście w gwałtownym tempie pustoszały. Tylko że oczywiście, że sytuacja Niemiec jest inna, no to jest zamożny kraj z tym bogatym wujkiem z zachodu. I to Lipsk jest bardzo ciekawym przykładem, bo tam wprowadzono bardzo konsekwentną taką strategię jakby potrójnego rozwiązywania tego problemu. Pierwsze, bezwzględnie część bloków zburzona. To jest w Polsce niemożliwe, prawda? Przy ciągle głodzie mieszkaniowym to jest po prostu niemożliwe. A tam rzeczywiście przerzedzono. Niektóre uznano, że po prostu trzeba wywalić, zburzyć. I te, które pozostawiono, radykalnie odnowiono, bardzo często łącząc małe mieszkania w większe. Tym samym podnosząc standard. I trzecia rzecz, na dużą skalę zaczęto remontować kamienice w centrum. Właśnie te historyczne kamienice unowocześniano, remontowano, wprowadzano wszelkiego rodzaju wygody po to, żeby tych ludzi ściągać do centrum. To jest pewien wariant idealny, który na pewno też wspaniale byłoby zastosować w Łodzi, tylko że no nie ma tego kogoś, kto by na to położył pieniądze. No to właśnie tu jakby była ta wielka przewaga tego systemu postenerdowskiego, że tam jednak gigantyczne miliardy marek, a potem euro były i są ciągle wpompowywane te wschodnie landy. To jest trochę taka sytuacja beznadziejna, dlatego że wszyscy, każdy, no to ja nie jestem żadnym tutaj odkrywcą, każdy, kto się zajmuje miastem, każdy, kto się zajmuje urbanistyką czy architekturą, powie to samo, że najważniejsze dla uzdrowienia miasta jest ściągnięcie z powrotem ludzi do centrum. Każdy to powie, tylko teraz jak to zrobić, bo bez pieniędzy. Bo jakby były pieniądze, to na przykład zapewnić po prostu wspaniałe, doskonałe mieszkania za niewielki czynsz w centrum. No to myślę, że to problem błyskawicznie sam się by rozwiązał, no tylko że pewnie nie ma chętnych, żeby to zrobili. Natomiast to, o czym Pan mówi, to, że czynnik czysto ekonomiczny decyduje o tym, że się nie podłącza tego centralnego ogrzewania, sprawia, że to, że ktokolwiek się tu przeprowadzi, jest równe zero, takie prawdopodobieństwo. Czyli w zasadzie też to jest znowu pytanie, czy ten czynnik społeczny, taki na długą metę obliczony, nie jest ważniejszy, czy nie warto byłoby jednak wyłożyć, na przykład dołożyć, na przykład ze środków publicznych, dołożyć temu komercyjnemu operatorowi tę kwotę, której jemu brakuje do domknięcia ekonomicznego tego, po to, żeby w ciągu 5, 8, 10 lat miasto z tego czerpało zyski, a nie wskazywało się na postępującą degradację. Bo to jest jak zaraza. Też z tego proszę sobie zdać sprawę, myślę, że zdają sobie sprawę, to są rzeczy, które gdzieś intuicyjnie każdy z nas czuje. Chociaż oczywiście one są też opisane na gruncie naukowej, tam teorii miasta czy teorii urbanistycznej. Że trochę jest tak, że to, co można by nazwać substandardem, różnego rodzaju substandardem technicznym, ekonomicznym, społecznym, prawda, że to działa jak zaraza. Jeżeli się pojawia w jakimś fragmencie miasta coś takiego, to jest bardzo dobrze opisane, teraz będę skrajnie niepoprawny politycznie, ale to proszę mnie rozumieć jako wypowiedzi rasistowskie, to jest po prostu opisywanie rzeczywistości. Tak to na przykład działa w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo dobrze opisany ten proces. Że jeżeli na przykład w dzielnicy pojawiają się kolorowi mieszkańcy, czy w białej dzielnicy, to jeżeli już jest jeden, dwóch, trzech, to potem tych trzech pierwszych zachęca 5 następnych, że jednak można się tutaj osiedlić, a jak już z tych rodzin czarnych czy kolorowych 15, to biali zaczynają się stamtąd wyprowadzać. Nie mówię, że to jest miłe, przyjemne, czy w jakikolwiek sposób godne naśladowania, ale takie są fakty. Tak funkcjonuje miasto. Ono też jest taką tkanką społeczną, prawda, która reaguje na różne bodźce. My akurat tutaj o takich tutaj uwarunkowaniach nie mówimy, ale jeżeli na przykład w jakiejś części miasta nie ma kanalizacji, ale nie ma centralnego ogrzewania, chociaż są części też miast polskich, których nie ma kanalizacji do dzisiaj, to jest inna sprawa, ludzie odprowadzają do szamba sobie odchody, więc nawet i takie przy Polsce mamy przykłady. No, elektryczność to pewnie już jest wszędzie. Nie ma tych takich podstawowych już dla współczesnego człowieka no, absolutnie niezbędnych wygód, no to trudno sobie wyobrazić, że tam będzie inni mieszkańcy niż tacy, którzy powodują społeczne problemy. To znów jest to niepoprawne politycznie, prawda? Ale tak to jest. Jak się spojrzy, że prawdzie w oczy, nikt nie chce mieszkać tam, gdzie są pijacy, gdzie ludzie się, nie wiem, szlachtują nożami po ciemku, prawda? I jakieś prostytutki wystają w bramach. Na ogół większość ludzi nie chce mieszkać w takim otoczeniu i jakby się, czego by tam się nie mówiło na zewnątrz, prawda? To jest taka dygresja, ale parę dni temu przeczytałem taką wiadomość, która pokazała mi, jak mechanizmy społeczne są inne od tych, które się deklaruje. Było takie badanie dotyczące zawierania małżeństw w Stanach Zjednoczonych i ci socjologowie pytali, czy na przykład masz coś przeciwko małżeństwu mieszanemu, międzyrasowemu? Nie, ale skąd? Absolutnie nie. W ogóle prawie nie było tam poza jakimiś radykalnymi rasistami. 5% Amerykanów powiedział, nie, ja uważam, że nie powinny się mieszać ze sobą rasy. Taki byłby wynik badania, tak jak się robi badania socjologiczne. To też jest taka
przestroga, jak badania socjologiczne często są jednak zawodne. Natomiast wyszło, że nie, że Amerykanie nie są żadnymi rasistami, jak najbardziej są zamieszanymi małżeństwami. Tylko że jak zbadano realne zawieranie małżeństw i związków, to wyszło, że 85% związków w Ameryce to są związki jednorasowe. Tylko 15% ludzi między rasami się wiąże. Jest to też prawda, trzeba brać pod uwagę, jeżeli my myślimy o tych mechanizmach uzdrawiania miasta. Znaczy na przykład samo przeprowadzanie jakiejś ankiety wśród mieszkańców wcale nie musi dawać wyniku, który będzie wiążący. Czy na przykład pytanie ankietera, czy gdyby w twoim sąsiedztwie pojawiła się ładna, elegancka knajpka, czy chętnie byś do niej chodził? Ile razy w tygodniu? Ile razy w miesiącu? Raz, trzy, pięć, osiem. 8, prawda? A w rzeczywistości raz na 8 miesięcy, prawda? I dlatego o tym mówię, że rzeczywiście często te mechanizmy takie, prawda, że my sobie coś badamy i na przykład, o, mieszkańcy opowiedzieli się za czymś. Praktyka jest kompletnie inna. I często też trzeba oczywiście to brać pod uwagę. Strasznie dużo wątków, ale to jest taka żywa materia, prawda? Miasto jest takie pączkuje od problemów, więc proszę porządkować tutaj. Będę chaos myślowy. Ja bym raczej ostrożnie podchodzi do tych wątków rasowych. Zgodzę się z tym, że faktycznie, wracając trochę do tej kwestii modernizmu i mieszkania w blokach, że trzeba zrozumieć ten szerszy kontekst społeczny, który do tego prowadził. W przypadku amerykańskim to jest tak samo. To jest zupełnie społeczeństwo, gdzie te problemy braku integracji rasowej, one są tak stare właściwie jak współczesne struktury. To jest głęboko zakorzenione w funkcjonowaniu tamtych miast, więc tutaj nie wolno generalizować. Faktycznie... Nie, ale znaczy ja myślę, że tutaj akurat nie to, że nie wolno, tutaj właściwie wręcz trzeba generalizować w tym sensie, tutaj się z Panem nie zgodzę, dlatego że to ja bym powiedział coś innego. Po prostu jeżeli się myśli na serio o polityce w ogóle, w jakimkolwiek wydaniu, także o tym miejskim, to trzeba rozdzielić dwie rzeczy, które niestety mówię, bo byłoby cudownie, gdyby one były jednym i tym samym, ale nie są w praktyce. Rzeczy innym są szlachetne ideały, które wydaje mi się, każdy rozsądny człowiek, no, jeżeli nie jest jakimś zwyrodnialcem, no to trudno mi się wyobrazić człowieka normalnego, który powie, że czarny jest gorszy tylko dlatego, że jest czarny. Bo jeżeli ktoś tak mówi, no to dla mnie jest rzeczywiście odrażającą osobą. Ale jeżeli ja jestem kimś, kto odpowiada za 5-milionowe miasto, ja ze swojej wyżyn, swojego szlachetnego humanizmu uznam, że wszyscy ludzie są szlachetnymi humanistami i w ogóle nie ma problemu rasowego, to ma pan 100% gwarancji, że to się skończy klęską, prawda? W związku z tym, to co ja bym postulował, to jest takie mądre uwzględnianie ludzkich słabości, a nawet ludzkich nikczemności niestety. Znaczy jakby jeżeli my myślimy o przyszłości miasta, to musimy sobie zdać sprawę, że pewnych rzeczy ludzie nie chcą robić, nie będą robić i że żadnymi szlachetnymi hasłami się ich do tego nie zmusi. Jedyne, czym można się zmusić, to mechanizmami pragmatycznymi. To znaczy takimi, które sprawią, że im się to będzie opłacało. No człowiek tak jest kurczę skonstruowany, że jak mu się opłaca, jak coś ma z tego, to wtedy zaczyna dopiero to doceniać, działać w tym kierunku. Więc ja broń Boże, nie, mam nadzieję, że nie zabrzmiałem tak, że jestem rasistą. Nie. Ja po prostu rzeczywiście staram się być realistą. Uważam, że no jest takie stare, piękne, bardzo mądre porzekadło, że dobrymi chęciami jest droga do piekła wybrukowana. Prawda? I w tym sensie same dobre chęci bez mechanizmów, które ten cel dadzą nam osiągnąć, to oczywiście nie ma żadnego sensu. Ale wracając do tego, o czym pan powiedział, się o osiedla. W pewnym sensie no, była także pewnym pragmatyzmem, też tak, rozwiązaniem pewnego problemu. Tak, i tu wracamy do tego, o czym pani mówiła, tak słusznie. Na przykład to, że w Polsce to się jako tako przez wiele dziesięcioleci udawało, to wynikało z tego, że w Polsce w sposób sztuczny została całkowicie zakłócona naturalny rozwój społeczny. To jest, zdajemy sobie, wracając do tego, o czym mówiliśmy, ja na to patrzę właściwie pewną wdzięcznością, powiedziałbym tak, to znaczy oczywiście dla mnie to moja młodość i dzieciństwo spędzone w takim amalgamacie społecznym, prawda, gdzie miałem kolegów, przyjaciół z rodzin i profesorskich, i proletariackich, i prostych, i wyrafinowanych, i ubogich, i właściwie tego się nie odczuwało, ale to było możliwe w socjalizmie. Znaczy, zdajmy sobie z tego sprawę, że my z tego do dzisiaj, moje pokolenie, te pokolenia, które się wychowały w PRL-u, my mamy taki egalitaryzm wbudowany z tego czasu, prawda, ale to niestety nie dotyczy większości świata. Znaczy, jak pan mówi o Ameryce, o problemie rasowym, to wynika z tego, że tam nie było rewolucji socjalistycznej, prawda, przeprowadzonej. W związku z tym to nie jest egalitarne społeczeństwo. To jest społeczeństwo, które jak każde inne, a jak brytyjskie społeczeństwo wygląda, to jest po prostu otchłań snobizmu, prawda, klasowego. I tam jest tak, że na poziomie dla nas niezauważalnym, tam każdy doskonale wie, na którym szczeblu hierarchii społecznej on sam i jego sąsiad się znajduje. I jego kolega z pracy.
I tam nie ma czegoś takiego jak u nas, że my w zasadzie, ja nie wiem jak to jest z młodszym pokoleniem, nie wiem tego powiedzieć też tak, ludzie, którzy już są wychowani w kapitalizmie po 89 roku. Czy oni jeszcze są też tacy egalitarni jak te nasze pokolenia wychowane w PRL-u, czy już raczej od właśnie jakby odwzorowują tę hierarchię, bo to jest jakby, no niestety to jest właściwie naturalne, ale jeżeli nie ma zewnętrznego, bardzo brutalnej interwencji, to w tym momencie to tak się dzieje, że są dobre dzielnice i złe dzielnice, że są lepsze miejsca do mieszkania i gorsze, te lepsze kosztują więcej. To tylko w PRL-u tak było, prawda, że właściwie to nie miało znaczenia, gdzie się tam ten... Też nie do końca, też nie do końca. Na przykład takim formą elitarnego osiedla mieszkaniowego, nie domko, nie domko, było międzywojenne, wybudowane w okresie międzywojennym osiedle Montfila Mileckiego. No właśnie. Które było dla konkretnej grupy ludzi wybudowane i tam długo ci ludzie mieszkali. Czy po wojnie jeszcze też, tak? Tak. To z czasem się zaczęło mieszać, ale to było bardzo specyficzne osiedle mieszkaniowe. No tak, no to są też przypadki niektórych części Warszawy, gdzie też jeszcze ta inteligencka ludność przedwojenna, po wojnie przecież też Żoliborz na przykład, to jest takim dobrym przykładem tego. No właśnie, na przykład ja z tym moim doświadczeniem gdańskim tego nie znam, bo tam nie było żadnej kontynuacji od przedwojny. Więc wszystko było właściwie po 1945 roku na nowo budowane i to taki fenomen, o którym pani mówi, to tam był nieznany. To po prostu bardzo ładne osiedle w zielonej części Łodzi, z dużą ilością zieleni, wybudowane dla grupy mieszkańców. Dla robotników. Nie, ale oczywiście. Nie było takie. Ale nie byli w stanie utrzymać tych mieszkań. Dobrze, ale tam również mieszkali urzędnicy, mieszkali potem. Nie tylko ci robotnicy na dole, bo dla robotników to była budowana tutaj między innymi na Księżym Młynie, na Ogrodowej. Cześć. Ale w Łodzi było tak samo wiele osiedli takich, dla skarbowców było osiedle. Wierzbowa. Albo dla urzędników ZUS-u na Górnej. To za placem niepodległości. No tak, to było normą ogólnopolską. No, rzeczywiście w okresie międzywojennym to tak wyglądało. Potem to zostało... Tak. Właściwie chciałem poruszyć taki ostatni wątek trochę już, bo rozmawiam już po półtorej godziny. Czas mija szybko. Przepraszam. Ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden taki wątek, bo wracając też do tej strategii ratowania miasta, faktycznie tu warto też zwrócić uwagę na to, co zaproponował architekt miasta, właściwie wydzielając strefę wielkomiejską, czyli ten taki obszar, właściwie spajając ten taki rdzeń XIX-wieczny, chociaż właściwie miasto powstało bardzo organicznie, to można powiedzieć, że teraz ta taka rama związania miasta, właściwie wydzielenia takiego otworu właśnie mentalnego, pewnej wspólnej całości, no to jest właśnie taki krok uporządkowania tego myślenia o mieście. Ale bym chciał jeszcze wrócić do tego wątku, od którego zaczęliśmy, czyli właściwie z starego miasta, budowanego jako właściwie pierwsze takie powojenne, jedno z pierwszych osiedli, które było budowane właściwie tako osiedle modernistyczne, ale o formie jeszcze można powiedzieć takiej bardziej tradycjonalnej. Ono budowane było też bardziej jeszcze przed technologią wielkopłytową i trochę też nawiązując do tego, co działo się w Gdańsku, bo właściwie nie można porównać Łodzi i Gdańska, bo Gdańsk właściwie ten cały rdzeń został zniszczony w dużej mierze powojennie i on był już odbudowywany też z jednej strony jako osiedle modernistyczne, a z drugiej strony no, bardzo silnie nawiązujące do pewnej narracji historycznej. Oczywiście nie chcę tutaj budować, mówić, że to są te same rzeczy, bo one są... Chcesz Państwa zamęczać, bo ja doktorat książkę wydałem. Tak, ale... Napisałem właśnie o odbudowie Gdańska po wojnie i to jest rzeczywiście fenomen, bo to, co Państwo jako turyści znają jako zabytkowe centrum Gdańska, czyli to tak zwane główne miasto, które często się nazywa Starówką czy Starym Miastem. Znaczy, jeszcze tylko zanim zaczniemy, to jeszcze wątek może trwać długo, a interesuje mnie się to w kontekście tego Starego Miasta, czyli budowania pewnego takiego nowego, egalitarnego. Ale o tym Gdańsku mówię właśnie już nie tak, żeby tylko Państwa gdańskim zamęczać, tylko właśnie, żeby przejść do Łodzi czy w ogóle do ogólnopolskich problemów. Dlaczego to też się odwołuje trochę do tej kwestii właśnie pewnej budowania ochrony rzeczy, która jest pewnym konstruktem właściwie współczesnym, można powiedzieć. Tak, bo właśnie dlatego mówię o tym głównym mieście, o tej Starówce tak zwanej gdańskiej, dlatego że ona jest niezwykłym, bardzo ciekawym przykładem. Tego, wydaje mi się, że to jest zresztą przykład, który... Jeszcze Warszawa. Z którego można czerpać. Warszawa nawet nie tak oczywisty sposób jak Gdańsk. Można czerpać nawet i dzisiaj w myśli urbanistycznej, mianowicie... Myślę, że większość Państwa, która odwiedzała Gdańsk, ma takie poczucie, że to jest zabytkowe miasto. Ktoś jak wie, że to jest odbudowane. Ja nie mówię o tym, że ktoś ma z Państwa poczucie, że to jest miasto, które nie zniszczone trwało przez setki lat. Nie, wiedza o tym, że Gdańsk był zniszczony i odbudowany, podobnie jak o Starówce Warszawskiej, jest powszechna. Myślę o czymś innym. Myślę o tym, że wrażenie tego miasta, że to jest miasto historyczne.
kamienice, na pojedynczych parcelach, przy ulicach, o historycznym przebiegu. I tak się wydaje, jak się patrzy od strony ulic na główne miasto. Natomiast jak się patrzy z perspektywy takiej makrourbanistycznej, to jest w gruncie rzeczy osiedle nowoczesne mieszkaniowe. To jest osiedle, które spełnia moim zdaniem jakieś 80% kryteriów nowoczesnej międzywojennej urbanistyki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest fenomenalny przykład pokazujący, że te dwie rzeczy da się pogodzić. Znaczy to, co dobre w myśleniu o osiedlu, tym międzywojennym, można połączyć z tym tradycyjnym rozumieniem miasta, gdzie jest ulica z pierzeją, gdzie są zwarte kwartały, gdzie są pewne dominanty. Czyli że niekoniecznie, żeby osiągnąć ten efekt nowoczesnego mieszkania, nie trzeba robić tego, co robili urbaniści, co uważam jest klęską nowoczesności, co robili urbaniści głównie po II wojnie światowej w Europie, czyli całkowitej dezurbanizacji. Czyli tego, że ideał osiedla powojennego to jest taki, że ulica jest tu, a bloki stają tak, prawda? Tak, tam, gdzieś tam, że one w ogóle nie, w żaden sposób się nie komunikują z ulicą, że nie tworzą wnętrza ulicznego, że nie tworzą kierunków w mieście, że na przykład tradycyjna ulica nas dokądś prowadzi. Osiedle mieszkaniowe nas donikąd nie prowadzi, prawda? To jest taka jakiś labirynt, prawda, po którym sami mieszkańcy się często gubili, prawda, i potem nam robiono na blokach, tutaj tam jarzębinka, tutaj tam powiedzmy, nie wiem, szyszka, a tutaj grzybek, żeby ludzie wiedzieli, że to jest ich blok, prawda, już zwłaszcza, żeby jak ktoś spoza osiedla miał przyjść, to znaczy, wiesz, mieszkam pod grzybkiem, to trafisz, zobaczysz, że jest taki duży namalowany, prawda. Tego nie ma problemów w tradycyjnym mieście, prawda, ta struktura jest jakby naturalnie przez Europejczyka odczuwana. I właśnie główne miasto Gdańsku pokazuje, że można te dwie rzeczywistości złączyć. Moim zdaniem to jest bardzo ważna nauka też dla nas dzisiaj, że nie trzeba wybierać między tymi dwoma, wydawałoby się, skrajnościami. Że obie te rzeczy mogą być ze sobą syntetyzowane, także to, co najlepsze w tradycyjnym rozumieniu miasta i to, co najlepsze w tym osiedlowo-modernistycznym rozumieniu miasta, może być zespolone. Natomiast teraz przechodzimy właśnie tutaj do Łodzi, czy w ogóle do ogólnopolskich problemów. To było coś, co jeszcze było dosyć dobrze rozumiane w latach 50. Na przykład osiedla te tak zwane stalinowskie, prawda? One dosyć dobrze jeszcze realizowały ten taki, no MDM jest dobrym przykładem, bo to jest kawałek miasta, czego by nie mówić. Natomiast już od lat 60., od końca lat 50., po Odwilży, kiedy jest ten boom modernistyczny i nowoczesny, to niestety ta zaraza zachodnia, modernistyczna do nas też przyszła, prawda? Czyli właśnie to budowanie takich rozrzuconych gdzieś w terenach zielonych, które często nigdy się nie stawały zielonymi, bo już na to nie było pieniędzy, to jest inna sprawa, prawda? Ten wiatr hulał po tych osiedlach jak chciał. To rzeczywiście uważam za taką klęskę i to był na pewno jeden z głównych elementów, który się przyczynił do tego, że ludzie nie lubią blokowych, że one nie tworzą sensownej struktury, a już na pewno nie komunikują się z miastem. Dlatego osiedla były pierwszym krokiem na tej drodze, którą teraz są podmiejskie osiedla mieszkaniowe, takie no już kapitalistyczne powiedzmy, prawda? Domki z ogródkami. Właściwie w tym sensie, z punktu widzenia interesu miasta, to PRL-owskie osiedle jest tak samo niebezpieczne, czy odwrotnie. Domki pod miastem są tak samo niebezpieczne dla sensu miasta, czy dla struktury miasta, jak osiedla PRL-owskie. One ją niszczą, po prostu wysysają, jeszcze w tej chwili z tą logiką kapitalistyczną, one wysysają jeszcze wszystkie funkcje życiowe z centrum, prawda? Te centra handlowe stają się tym, czym kiedyś była wyprawa do centrum. To są straszne procesy, na które ani urbanista, ani my, jak tu siedzimy, no nie mamy szans poradzić, prawdę powiedziawszy. Ja myślę, że to już w ogóle wchodzimy na inny obszar, ale to bardzo silnie się wiąże z miastem. To jest niestety to, ale ta naiwność, może tak powiedzieć, ta naiwność, którą my po 89 roku wskoczyliśmy w buty kapitalizmu. Znaczy my po kilkudziesięciu latach PRL-u, nie mając pojęcia w ogóle, jak działa kapitalizm, uwierzyliśmy, że kapitalizm przyniesiony do nas z zachodu rozwiąże wszystkie nasze problemy, prawda? I my jak takie po prostu naiwne owce idące na rzeź oddawaliśmy zachodnim koncernom działki w najlepszych częściach miasta, bo myśmy pomyśleliśmy sobie, zbudują nam duchowo, prawda? A oni po prostu kupowali tę działkę, bo oni byli rekinami spekulacji ekonomicznej, prawda? I kapitalistycznej. I w wielu miastach polskich są jakieś kawałki bardzo wartościowej ziemi, z którymi nic się nie dzieje. Dlatego, że ktoś to spekulacyjnie trzyma i czeka, aż renta gruntowa będzie, aż będzie powiedzmy stawka za grunty wyższa i musi dopiero to opłacić sprzedaż, prawda? I myśmy tego nie wiedzieli wszystkiego. I to samo mniej więcej dotyczy tych wszystkich centrów handlowych. Proszę zauważyć, że one są w Polsce tak niewiarygodnie uprzywilejowane, jak to się porówna z Niemcami, ze Szwecją czy z Włochami, to tam tego problemu na tak wielką skalę nie ma.
Właśnie dlatego, że tam była cała masa regulujących mechanizmów, które jakoś tam trzymały w karbach ten cały niesamowicie wielki biznes. U nas stwierdzono, że po prostu no, kapitalizm, jak mówię, no, jest ta niewidzialna ręka rynku. Początek lat 90. nas przekonywano, że niewidzialna ręka rynku wszystko rozwiąże. Prawda? Tylko ona rozwiązała w ten sposób, że rzeczywiście wyprowadzono życie z centrów miast. Owszem, jeżeli miasto jest Krakowe, no to na miejsce tego życia normalnego, miejskiego pojawiła się jakaś tam inna forma życia, czyli ruch turystyczny. A to jest dziwaczne. Ja studiowałem 5 lat w Krakowie, to było normalne, żywe miasto. Ja teraz przyjeżdżam do Krakowa, nawet niekoniecznie w sezonie, to w zasadzie tam się częściej słyszy obce języki niż polski. To jest po prostu już monokultura turystyczna. Tak jak Praga wcześniej się takim miastem stał. Gdańsk główny, też Połoś zresztą zmienił. Powoli trochę tak, nie tak jak Kraków. Natomiast to pokazuje, że rzeczywiście jakby my tracimy takie sensowne rozumienie miasta jako takiego, tego centrum miasta, czy śródmieścia miasta, jako centrum wspólnoty miejskiej. To jest bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania miast. Ja nie mam dobrej odpowiedzi, bo jakbym miał, to bym był doradcą prezydenta albo premiera, prawda, zarabiałbym kupę pieniędzy i wszyscy by mnie nosili na rękach. Nie ma dobrego rozwiązania. To są procesy tak niesamowicie, już na tak wielkim poziomie jakby na takiej makroekonomii, że tutaj bez zmian, radykalnych zmian, to się wiele nie da zrobić. No to, że przypuszczam, że większość z Państwa też jeździ do centrów handlowych i tam spędza kupę czasu. No może akurat ci Państwo, którzy tu przychodzą, to nie, bo to są ludzie, którzy są zainteresowani miastem. Ale większość naszych znajomych i sąsiadów jedzie, prawda? Nie jedzie wcale do centrum, tylko... To jest kolejny koszmar, który rzeczywiście się w Polsce pojawia i on jest też naszą specyfiką, że gigantyczne centra handlowe są budowane w centrach miast. Czyli one już nie tylko wyprowadzają na zewnątrz, na peryferię, ale wysysają bezpośrednio z tego. Jak już ktoś przyjdzie do centrum, to tak idzie do centrum handlowego. My mamy jeszcze sytuację, że mamy tylko na razie dwa centra, a tak jak Poznań, który praktycznie jest wytrenowany do granicy możliwości, no to tam się rozprzestrzenia i nadal kolejne centra. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że to ta wiara w tą niewidzialną rękę rynku, to Łodzi tak naprawdę dopiero teraz zaczyna lekko słabnąć, bo tak naprawdę tutaj siłą rozpędu ten przemysł włókienniczy jeszcze na początku lat 90. istniał. Gdzieś w okolicach 95 roku do 2000 już upadał finalnie i właśnie pod koniec tych lat 90. zaczęto tak marzyć o tych inwestorach i oddawać im działki po fabrykach, bo to były wielkie płacie hal szedowych najczęściej, którzy tak zwani ci inwestorzy obiecywali właśnie, a to sklepy, a to osiedla. I z tymi pustymi działkami zostaliśmy właśnie do dzisiaj. Wyburzono fabryki. Dzisiaj zorientowano się, że to były spekulacje tak naprawdę. Na przykład, który mojemu sercu jest bardzo bliski, bo ja jestem wielkim entuzjastą, no, kinomanem, jak to się mówi. I teraz proszę sobie przypomnieć, jak wchodziły wielkie multipleksy do Polski. Myślę, że to w Polsce całej wygląda mniej więcej tak samo, ja to znam oczywiście z Gdańska, z Trójmiasta. Byli rozsądni ludzie, którzy mówili, no ale to może to jest trochę niebezpieczne, bo to zabije te wszystkie lokalne małe kina, a gdzie będą kina studyjne, że właściwie będzie taka monokultura, wielki film. I wtedy ci inwestorzy mówią, aż skąd, wręcz przeciwnie. Takie wspaniałe, wielkie kino, w którym jest 8 sal, to na największych salach będą pokazywane filmy hollywoodzkie, wielkie hity, ale w tych małych salach kameralnych będzie pokazane kino ambitne, bieżąca produkcja polska, kino europejskie, archiwalne filmy. I właśnie dopiero wtedy kinomani docenią, jak wspaniałą rzeczą jest, prawda, taki multiplex. A w praktyce wiemy, jak to wygląda. Małe sale służą wyłącznie do dobijania tych filmów, które już zeszły z dużych sal, prawda? I nigdy w życiu żadnego ambitnego filmu w multiplexie się nie zobaczy. To w małej skali pokazuje ten mechanizm, o którym ja próbowałem mówić, że myśmy wierzyli tak naiwnie po tych 50 latach przerwy w funkcjonowaniu kapitalizmu. Właściwie już nikt nie pamięta, jak ten kapitalizm funkcjonuje. Ci, którzy pamiętali, to albo nie żyli już, albo byli już starcami. I my właśnie po prostu naiwnie uwierzyliśmy, że to wszystko będzie tak działało. W tej chwili jest bardzo trudno to zrobić. Znaczy ja myślę, że rzeczywiście, gdyby teraz, nie wiem, jakiś cud nastąpił i Polska nagle by zaczęła te wszystkie rzeczy bardzo silnie regulować, to pewnie ze 20 następnych lat by trzeba było, żeby tego były pozytywne skutki. Czyli w tym sensie to jest bardzo, bardzo bym powiedział, pesymistyczna jakaś prognoza z mojej strony. Ale jednej rzeczy, którą zresztą Pan zapowiadał i na której mnie bardzo zależy, nie chciałbym uronić w naszej rozmowie, bo mówiliśmy o dziedzictwie. Na początku Pan użył tego słowa dziedzictwa, tak. A właściwie o tym nie powiedzieliśmy w ogóle.
to pytanie, czy architektura nowoczesna może być traktowana jako dziedzictwo? Właśnie chciałem je zadać też trochę kończąc i podsumowując, bo a propos też tego wątku kapitalistycznego, przecież to cała też dyskusja o ochronie rzeczy, które były budowane w okresie powojennym różnych, rozpoczęła się między innymi, czy zaczęła się toczyć też na forum takim architektonicznym po takich wydarzeniach jak utrata Supersamu w Warszawie, w Burzeniu właściwie też przez taki proces pozyskania działki pod budynek biurowy. Wielka dyskusja o przebudowie właśnie dworca katowickiego. W obu przypadkach podpisywałem jakieś petycje i się angażowałem, ale jak widać, niewiele to dało. Także pytanie jest takie, czy jest szansa na to, żeby architektura została znowu traktowana poważnie. Ona zaczyna wracać jako pewna moda i to właściwie zaczyna się pojawiać jako pewien wątek w budownictwie, po kulturze, ale pytanie, czy to funkcjonuje też, zaczyna funkcjonować takim, nazwijmy to... Wie pan co, mi jest trudno, mi jest oczywiście bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że ja funkcjonuję w środowisku, w którym oczywiście taka moda jest, prawda? No bo wiadomo, że wśród historyków architektury, wśród historyków designu, architektów i designerów, a to jest powiedzmy jakieś naturalne moje środowisko zawodowe, no to oczywiście, że ja nie muszę nikogo specjalnie przekonywać, chociaż jak pan mówił o tym 2005 roku, kiedy zrobiłem tę wystawę, nie tak znowu dawno, nawet jeszcze nie 10 lat temu, to pamiętam, że bardzo wielu ludzi nawet ze środowiska mówiło, a co to nie mamy prawdziwych zabytków, żeby jakieś to, takie rzeczy, to prawda, to obrazuje jednak zmianę. Teraz już mało kto by pewnie tak powiedział. Natomiast to jest pytanie, na ile ta moda, o której pan mówi, jest powszechna. Na pewno tak jest. Ja widzę to po młodzieży. Oczywiście no, wiele roczników tam po kolei wypuszczam. 20 lat też na SP pracowałem jako wykładowca, więc też widziałem, jak to się zmienia. W latach 90. rzeczywiście mało kogo, w ogóle właśnie nikogo to nie obchodziło i wszyscy raczej byli zafascynowani tymi historycznymi budynkami. A potem rzeczywiście młodzież zaczęła coraz bardziej doceniać tę taką nowoczesność architektoniczną. Zaczynałem od takich bardzo ogólnych rozważań na temat tego, jak tworzył się nacjonalizm w XIX wieku i jak on się silnie sprzężył z tą koncepcją historyczności i kultem zabytków. To teraz z kolei spróbuję też znaleźć takie ogólnohistoryczne czy ogólnospołeczne wyjaśnienie. Myślę, że to trochę się wiąże z tym, że my po upadku komunizmu potrzebowaliśmy zbudowania na nowo tożsamości narodowej. I te zabytki były też takim, tak jak w XIX wieku, takim narzędziem, żeby odzyskać tę tożsamość, która była zniszczona, która była jakoś tam zakształtowana przez komunizm. Teraz młode pokolenie, które się urodziło w latach 80. czy tym bardziej 90., ono już w ogóle nie ma tego rodzaju myślenia. I dla nich te starocie są czymś takim, może właśnie zbyt zaściankowym. Ja sobie tak próbuję to tłumaczyć. I być może właśnie ten taki międzynarodowy, ogólnoeuropejski czy ogólnoświatowy modernizm, on o wiele bardziej jakby odpowiada na taką chęć, żeby może być jednak takim Europejczykiem. Próbuję znowu jakieś takie wielkie uogólnienia tworzyć, prawda? No wiadomo, że każdy z Państwa znajdzie dziesiątki odstępstw od tego, ale być może, że to z tego się bierze, a być może to jest w ogóle taka naturalna, taka sinusoida, jak to w kulturze jest, prawda? Że jak czegoś jest za dużo, to potem się męczymy tym i szukamy czegoś, co jest dokładnie po przeciwnej stronie. I to trochę tak może też jest w tym wypadku. Natomiast jeszcze właśnie ta kwestia dziedzictwa, bo to jest takie fundamentalne pytanie. No czy budynek z lat 50., 60., 70. może być traktowany jako część dziedzictwa. I tu bym zaczął od Supersamu, który pan przywołał. To był zresztą klasyczny przykład tego, jak pieniądz wygrał z zasadami. Tutaj nie ulega żadnej wątpliwości. Dlatego, że jak Supersam był, jak już wiadomo było, że są zakusy, żeby Supersam zburzyć i na jego miejscu postawić wielki biurowiec nowoczesny, przynoszący oczywiście ogromne dochody, no to oczywiście podniosły się głosy, że to jest znakomity budynek, że trzeba go chronić, no to jak mówię, profesjonaliści jakoś tam się angażowali w jego obronę. Natomiast po drugiej stronie mówię, nie, to jest takie PRL-owska komunistyczna architektura, ona nie jest nic warta właściwie. I oczywiście no, te tezy lansowali głównie deweloperzy, którym zależało na tej działce, prawda? Ale co jest smutnego w tym wszystkim, że opinię taką, ale tak była wymagana, jakieś tam procedury jednak obowiązują nas i przedłożono władzom miasta opinię, podpisaną przez bardzo, bardzo wybitne nazwiska z polskiego świata architektury, gdzie stwierdzono, że ten budynek właściwie nie przedstawia żadnych większych wartości zabytkowych czy architektonicznych. Co było o tyle dziwne, że to był budynek, który właściwie w każdym podręczniku polskiej architektury, w każdej książce dotyczącej architektury po 1945 roku i powszechnie przez wszystkich był uważany za arcydzieło polskiej architektury po 1945 roku. A to jednak, mimo to, że to właściwie było, no, trudno było zakwestionować akurat ten konkretny przypadek,
tak jak byłoby trudno zapytać przez właśnie okrąglaka na przykład poznańskiego, ten szczęśliwie uratowany, wpisany do rejestru, chociaż też były zakusy, żeby tam poznaniakom się udało to uratować, ale Dworca Katowickiego też się nie udało. Czyli jeżeli jest presja pieniądza wystarczająco silna, to smutna refleksja jest taka, że znajdą się nawet profesorowie, prawda, architekci z tytułami profesorów, którzy napiszą wbrew oczywistości, że to jest nic nie warte. Czyli tutaj, to, tutaj właśnie te mechanizmy są rozregulowane bardzo silnie. A propos całej naszej tej dyskusji, czy często właśnie z tą architekturą PRL-owską nie jest tak, jak pan mówił, że starano się i udało się zupełnie tą przeszłość niemiecką jako coś gorszego? Tak, zgadzam się. Czy nie jest to samo z całą architekturą PRL-em? To było złe, tak. Więc weźmy gumkę i wymazać. Zdecydowanie tak. Najprościej zburzyć to, co PRL zbudował. Zdecydowanie tak. To się z panią zgadzam w 100% i to jest zresztą też moje wieloletnie doświadczenie. Paradoks polega na tym, że ja jestem, powinienem to mówić, no ale żeby jakby pokazać pewną właśnie paradoksalną sytuację. Ja jestem radykalnym antykomunistą. Znaczy po prostu oczywiście komunizm, no jak mówię, miałem 15 lat w 80 roku w Gdańsku. No to jakby w jakimś sensie, powiedzmy jakby moje doświadczenie, jeszcze to gdańskie, prawda, to wszystko, ono, cała formacja moja jest taka, że ja komunizmu, PRL-u, tej całej opresji, całego tego systemu po prostu nie znoszę. Może naprawdę jest niewiele rzeczy, których należy bronić. Natomiast są takie obszary, w których PRL, nawet dzisiaj o nich trochę mówiliśmy, prawda, w których PRL jednak coś dobrego zostawił po sobie. I moim zdaniem problem polega na tym, że ja właśnie jakby jako, mówię, no, przekonany i radykalny antykomunista stałem się w moim mieście uosobieniem obrońcy PRL-u, prawda? To jest, ponieważ bronię tych paru rzeczy, które uważam, że PRL zrobił naprawdę. Dlaczego? Właśnie z jednego wyłącznie powodu. Mianowicie z tego, że to co jest dobre w tej spuściźnie post-PRL-owskiej, to moim zdaniem to jest to, co udało się wyjąć spod tej czasami bardzo okrutnej logiki pieniądza. Rzeczywiście, znaczy mówię, przy wszystkich koszmarach komunizmu, nie jest to o tym, zresztą o tym wiemy, ale to jest coś takiego, że na przykład były obszary, które się udało zdjąć tą niewidzialną rękę rynku. Jeżeli Państwo, to jest też jeden z problemów moich, dla mnie bardzo, bardzo ciekawych, badawczych, ja się tym zajmuję też, to jest jeden z wątków moich badań naukowych, ilustracja książkowa dla dzieci z czasów PRL-u. To była niebywała, po prostu przecudowna, przepiękna, to są arcydzieła. Ale dlaczego? Dlatego, że one nie musiały zarabiać na siebie. Nasza księgarnia, Ruch czy inne wydawnictwa państwowe wydawały książki. Tam funkcjonowało to w ten sposób. Była komisja, dygresja, ale moim zdaniem tłumacząca w ogóle cały mechanizm funkcjonowania na przykład sztuki czy w ogóle jakby kultury w PRL-u. Była komisja artystyczna. Jej szefem był Jan Marcin Szancer, wszystkim Państwu znany. I komisja artystyczna decydowała, czy książka jest wystarczająco dobrze zaprojektowana, żeby być wydrukowaną, czy nie. To było jedyne kryterium. Dopiero w latach 70., pod koniec lat 70., kiedy Polacy zaczynają wyjeżdżać na zachód i na przykład przywożą dzieciom książeczki Disneya. Ja sam pamiętam, nasz ojciec nam zaczął przywozić w latach 70. książeczki Disneya. Ten Disney był tak atrakcyjny, że polskie wydawnictwa zaczęły konkurować z tym. Rozkład polskiej ilustracji zaczyna się wcale nie po 89 roku, tylko właśnie wtedy, kiedy już jakieś tam zaczynają się mechanizmy urynkowienia, że jednak sprzedaż też jest ważna. Czyli to jest taki paradoks, bo z jednej strony to jest nienaturalne, prawda? Tego się nie da utrzymać na dłuższą metę. Znaczy musi być terror państwowy, żeby te enklawy wyjęte spod logiki pieniądza utrzymać. Ja nie mówię, że piękne ilustracje w książkach dla dzieci, na których się wychowywało całe nasze pokolenie, że to jest cena równorzędna, nie wiem, z terrorem komunistycznym. Ale jednak uszanujmy te rzeczy, które były dobre. I moim zdaniem w PRL-u to te rzeczy były dobre. Na przykład architektura była całkiem dobra w PRL-u. Ona to widać zresztą moim zdaniem wyłącznie po zdjęciach archiwalnych. To jest właśnie ten paradoks. Niechęć, to jest druga rzecz, już dążąc do jakiegoś końca, do jakiejś puenty. To jest jedna rzecz, absolutnie z panią zgadzam, że rzeczywiście to jest takie wyrzucenie jednym ruchem ręki wszystkiego, co się wiąże z PRL-em. Już nie patrząc, dobre czy złe. PRL-owskie, koniec. Rozwiązuje to problem, nie musimy się tym zajmować. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest też jednak natury bardziej już związane z tą fizyczną, materialnym funkcjonowaniem tych obiektów. One mianowicie przez długie, długie lata były bardzo zaniedbane. I to jest tak, że jeżeli na przykład budynek był zniesiony w 59, 63 czy 71 roku, to on w latach 90. miał już tam odpowiednio 30, 40, czasem 50 lat zaczynał mieć, prawda? Jeżeli się nie robiło remontów, co więcej, jeżeli się go szpeciło,
jeżeli go przebudowywano, jeżeli w latach 90. zaczęto ten koszmar pod hasłem tak zwanej termomodernizacji, to jest z moich ulubionych słów. Rzeczywiście tak, czyli ta styropianizacja, to już za termomodernizacją, modernizacja jest czymś pozytywnym, więc właściwie każdy myśli o tym w kategoriach, no fajnie, no, modernizujemy nasz budynek, prawda, jeszcze państwo nam czy miasto nam do tego dopłaca. To jest klęska dla architektury i skutek jest taki, że właściwie poza historykami, którzy mają wgląd w archiwalne fotografie, czy oryginalne projekty, to przeciętny użytkownik miasta bardzo rzadko widzi budynek z lat 50., 60. czy 70. On widzi jakiegoś mutanta koszmarnego, który nie ma nic wspólnego z tym oryginałem. Ja bardzo często pokazywałem ludziom w Trójmieście jakieś zdjęcia archiwalne budynków, które oni doskonale znają. I mówią, tak wyglądał lot? Pięknie, tak wyglądała alga? Niesamowite, prawda? Bo oni znają coś zupełnie innego, coś koszmarnego. Ja kiedyś, pozwolę tak poetycko, tak? Kiedyś gdzieś udzielałem jakiejś tam wypowiedzi właśnie na temat architektury nowoczesnej w Trójmieście. Z dziennikarza ośmieliłem się sobie takie porównanie poczynić. Mianowicie, weźmy piękną kobietę. I teraz tak, weźmiemy ją tak, zrobimy jej kołtuna, wytarzamy w smole, potem wsadzimy w pierze, posiniaczymy ją, prawda? I postawimy i teraz niech ktoś powie, że ona jest piękna. Prawda? Może była piękna, tylko to już nie widać. I architektura PRL-owska tak właściwie wygląda w Polsce. Ona jest jak ta kobieta wytarzana w smole, w pierzu, skopana, skatowana. I w zasadzie no naprawdę ja się nie dziwię, że ludzie reagują negatywnie. Albo jest ruiną. No właśnie, no ale to jeszcze bym powiedział pół biedy. Znaczy, brzmi to idiotycznie, ale co mam na myśli? Jeżeli budynek w ogóle nie był tknięty, to jeszcze jest szansa, że ktoś przyjdzie świadomy i zrobi to tak, jak należy. Gorzej, jeżeli te budynki uległy jakimś radykalnym przebudowom, bo to już jest przegrane, to już się nic z tym nie da zrobić. To już jest rzecz po prostu stracona dla kultury. I jeszcze jedna rzecz z tym związana, teraz już ściśle jakby przechodzimy do tego, czego właściwie zaczynaliśmy, czy dziedzictwa, czy ta architektura jest dziedzictwem. Ja uważam, że na pewno nie cała. Inaczej, dziedzictwem to w ogóle jest wszystko, prawda? W tym sensie każda rzecz, która przetrwała z przeszłości, jest dziedzictwem. Pytanie, no, teraz powiem tak. Badałem czasy realizmu socjalistycznego i stalinizmu, także sporo czytałem tekstów z tego czasu i tam rozróżniano na dziedzictwo i tradycję. To nie jest to samo. Dziedzictwo to jest to, co się po prostu dziedziczy, czyli wszystko, hurtem, prawda? A tradycja to jest to, co świadomie z tego dziedzictwa wybieramy. Raczej powinniśmy mówić o tradycji niż o dziedzictwie, ale jeżeli mówimy o dziedzictwie, no to wiadomo, co mam na myśli, no zabytki powiedzmy, prawda, najogólniej, tak to w Polsce się jakoś ustaliło. Więc ja uważam, że oczywiście, tak jak w każdej epoce, są rzeczy, które są lepsze i gorsze. W PRL-u bardzo dużo rzeczy było marnych, nie tylko w PRL-u, w ogóle w architekturze nowoczesnej bardzo wiele było rzeczy marnych. I jeszcze jedną sobie uświadomię sprawę. Ogromna większość budynków, które są nie tylko w Polsce, ale w Europie, to są budynki powojenne. W różnych krajach to się różnie oczywiście układa. Te powojenne wcale nie są lepsze jakościowo. Oczywiście, czasami wręcz gorsze. Powojnie całe nowe osiedla bez centralnego. Oczywiście, jasne. A w Polsce to już w ogóle nie porównuję, bo w Polsce standard budowlany, jednak na przykład kamienica międzywojenna w Łodzi, Krakowie czy Warszawie jest o wiele wyższa, jeśli chodzi o standard budowlany, techniczny, technologiczny, niż blok z lat 50. czy 60. Więc to jest też kolejny element, prawda, który sprawia, że ta architektura powojenna jest nie do uczenia. Ja w związku z tym nie jestem maniakiem, który postuluje, że teraz każdy garaż PRL-owski ma być zachowany i każdy śmietnik PRL-owski. Tak? To byłby kompletnym absurdem. Jedyne, o co by mi chodziło, to żeby tę architekturę traktować tak, jak ona na to zasługuje. I przede wszystkim, żeby... Bo to jest jeszcze jedna rzecz, którą już tak kończąc bym chciał powiedzieć. My w Polsce nie jesteśmy w sytuacji tego Lipska, o którym ja tutaj opowiadałem. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby połowę blokowisk w Polsce wyburzyć, czy połowę bloków, prawda? Bo wiadomo, no jest głód mieszkaniowy cały czas taki, tak. Większość ludzi nie stać na mieszkania. Połowa mieszkańców Łodzi mieszka. Tak, no oczywiście, no, połowa mieszkańców wszystkich właściwie wielkich miast polskich mieszka w blokach, może poza Krakowem, no Poznaniem, też są gigantyczne osiedla pod Krakowem. W każdym razie, więc to jest niemożliwe. Tę prostą myśl sobie przyswoimy, że nie da się zburzyć blokowisk, że nie da się zburzyć PRL-owskiej architektury w Polsce. To teraz jest pytanie, no to w takim razie co z nią robić? I odpowiedzi są moim zdaniem dwie. Jedna to jest ta praktyczna, którą widzimy na każdym kroku, czyli próbować ją na jakiś sposób, jak to się pięknie mówi, uczłowieczyć. To są te biedronki, choinki, o których mówiłem. Oczywiście to są najbardiej radykalne przejawy, te choinki, biedronki i samolociki. To jest taka infantylna wersja. Ale na każdym kroku w Polsce widzimy, że budynki z czasów PRL-u są upiększane w inny sposób. Na przykład właśnie jest styropian i na styropian to, co Filip Springer tak opisywał, dokładnie ta pasteloza, prawda? No tak. I teraz popatrzmy.
pastelowe kolory namiętnie daje się w całej Polsce na wszystkie budynki za 60., 70. i 80. Widzieli Państwo, żeby jakikolwiek deweloper kiedykolwiek zbudował nowy budynek w ostatnich 10-15 latach o tych barwach? Nigdy. To jest właśnie, to jest jakby jakiś element nieprawdopodobnej schizofrenii i zakłamania. Z jednej strony się mówi, to jest ładne. Ludziom się podoba, że te bloki są kolorowe, prawda? Ale deweloper, który przecież też zależy na tym, żeby się ludziom podobało, on sprzedaje ten swój obiekt, prawda? Sprzedaje to osiedle, sprzedaje ten biurowiec. Nigdy nie maluje tego w takich kolorach. Więc być może, jeżeli wracamy do mechanizmów kapitalistycznych, być może to jest jakieś wielkie oszustwo. Być może to wcale nie jest tak, że ludzie tak kochają te łososiowo, pistacjowo, seledynowo, jakieś budyniowo-majtkowe kolory, prawda? W których to cała Polska w tej chwili tonie. A nie tylko, czasami bardziej radykalne wersje na ulicy Morskiej w Gdyni. Przykład o tyle drastyczny, że dotyczy bardzo dobrego jeszcze międzywojennego bloku, wcale nie powojennego. To tam poszli w ostrzej, tam nie ma pastelozy. Tam jest jaskrawy fiolet, jaskrawy róż, jaskrawy seledyn. Naprawdę ostro, w zygzaki, takie skoś, takie, że po prostu budynek wyglądał przy całym wadzie, prawda? To miało być ładne, prawda? Jeszcze raz mówię, proszę zauważyć, nikt ze współczesnych deweloperów, architektów tak nie projektuje. To pokazuje właśnie, jak my inaczej traktujemy, zupełnie inną miarę przykładamy do architektury współcześnie powstającej i do tej architektury dawnej. Tę współczesną hołubimy, nagradzamy, publikujemy w magazynach różnych, tak, prawda? Tak, teraz została architektury 20 budynków. Oczywiście. Jesteśmy z niej dumni, a równocześnie to, co jest właściwie mięsem każdego polskiego miasta. Czyli architekturę tam międzywojnia i powojnia, traktujemy jakby to było w ogóle przegrane, ziemia niczyja, można z tym robić wszystko, co się chce, prawda? I skutek jest taki, że potem owszem mamy te ładne, pojedyncze budynki współczesne, no i co z tego, skoro one i tak toną w morzu ohydy. Bo polskie miasta są ohydne, polskie miasta są tak straszliwe, że jak wracam gdzieś z Holandii, czy Szwecji, czy Niemiec, to mi po prostu jest słabo, ja przez tydzień dochodzę do siebie. Mówię szczerze, naprawdę, bezmiar ohydztwa. Takie miejsce na przykład w Niemczech, jak u nas w centrum miasta, się ogląda na przedmieściach niektórych miast przemysłowych. Ten bezmiar chaosu reklamowego, chaosu kolorystycznego, chaosu przestrzennego i tego wszystkiego, co nas otacza, to są bardzo rzeczy takie strukturalne, prawda? Nie zmienimy tego na takich rozmowach jak nasze, bo to by wymagało zmiany przepisów. Jest słynny przykład Kalisza. Podam Państwu, bo to pokazuje, w jakiej rzeczywistości żyjemy. W Kaliszu parę lat temu udało się przeprowadzić bardzo sprawnie taką społeczną akcję, która miała na celu uzdrowienie przestrzeni miejskiej. Prezydent, radni, mieszkańcy, wszyscy doszli do konsensusu, że jest brzydko i że musi być ładnie. Wprowadzili trzy strefy. Tę najbardziej centralną, która miała być właściwie wolna od reklam, miała być tylko ładne szyldy, takie dostosowane do architektury. Drugą taką jakby otulinę starówki, która miała być już tam większa swoboda w sytuowaniu reklam, ale oczywiście one też miały być poddane jakiejś dyscyplinie. I potem ta zewnętrzna, która już tam była jakby najbardziej liberalnie pod tym względem rozumiana. No i wszyscy byli bardzo szczęśliwi, zaczęto to wprowadzać w życie, wszyscy uważali, że miasto nareszcie zacznie wyglądać jak należy. A lokalni reklamodawcy zaskarżyli to do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak Państwo myślą, kto wygrał? No, oczywiście, prawda? I teraz, jeżeli żyjemy w takiej rzeczywistości prawnej, w której wszyscy są zgodni, mieszkańcy, Rada Miasta, wszystkie partie działające polityczne w tej Radzie Miasta, prezydent tego miasta i wszyscy chcą dobrze, i przychodzi sąd, który mówi, ale nie możecie tak zrobić. To właściwie ręce opadają, prawda? To w tym momencie, to jakie my mamy narzędzia? Jeżeli prawo nawet nie jest po stronie ładu przestrzennego w miastach, prawda, to właściwie to człowiek to jest bicie głową, tak, to jest przegrana walka, to jest bicie głową w ścianę. W związku z tym ja mam pewne nadzieje związane z tym, co ostatnio trochę się ożywił prezydent Komorowski w tym zakresie, zresztą moim przekonaniem z poduszczenia naszej nowej minister kultury, czyli Małgorzaty Milanowskiej, która jest historykiem architektury z wykształcenia i wiem, że prezydentem o tym rozmawiała. Mianowicie on chce się tymi sprawami zająć na poziomie legislacyjnym, czy korzystać ze swojej tej legislacyjnej inicjatywy, która przysługuje prezydentowi, bo to były rzeczy kompletnie puszczone. Tutaj też uważam, że niewidzialna ręka rynku wszystko zrobi, prawda? A jeżeli my tak kochamy miasta XIX-wieczne, to one były budowane w warunkach rynku, ale w nieprawdopodobnie silnych rygorach prawnych. Paryż jest tak piękny nie dlatego, że inwestorzy mogli budować, co im się chciało. Oni mogli budować, co im się chciało, w ramach ściśle określonych reguł. I to jest ta różnica między XIX-wiecznym kapitalizmem, a XX-wiecznym naszym polskim kapitalizmem, który w zasadzie nie ma żadnych tych reguł, żadnych zasad i potem tak to wygląda, jak wygląda. Więc nie wiem, nie wiem, powinniśmy tak smutno kończyć? Może to nie jakiś, jest smutno, może jest jakiś raczej akcent optymistyczny, może tak jakiś... Jak szybko wykombinować, ale... Wykombinujmy, mają Państwo jakiś akcent optymistyczny? Ja mam. O, proszę. Kilka lat temu, może Państwo pamiętają, że po strasznie jakoś ta dyskusja narodziła się.
Warszawie na temat Pałacu Kultury. Tak. Nawet partie radykalne. Zburzyć Pałacu Zburzyć, Kultury. Tak. To był symbol absurd, tak. czerwoności. Tak. Tak. Mój brat, ja byłem, niech stoi. Przecież to jest, coś tam jest. Tak, tak. Jest to symbol. Tak. Znaczy, ja powiem tak, znowu jako historyk. Na szczęście cisza jest na ten temat, ale takie, żeby oddzielić takie myślenie przedsiębiorcy, które tak. Rzeczywiście dla przedsiębiorców najważniejsze są pieniądze. Jako... Trudno się dziwić, prawda? Tak, jasne, trudno. Oczywiście. Od tego jest. A od takich trendów w społeczeństwie, bo wiele osób zaczyna powoli doceniać, czy tęsknić za tym, co kiedyś było. Mhm. Czego doświadczeni dobrego właśnie, no bo o tych gorszych rzeczach to yes. mówią politycy. I tutaj rodzą się jakieś muzea socjalizmu, są wycieczki śladami, Nowa Huta tam jest, prawda? Podobno nasze Muzeum Miasta Łodzi też przygotowuje się do wystawy rzeczy codziennego użytku z 80. lat, więc to było nie było, to było niedawno. Także myślę, że tak samo jak ten socjalizm jest też częścią teraz społeczeństwa, powiedzmy. Mojego pokolenia jest starszych na pewno. System, to tak samo myśli, i że jest w pewien sposób zaczyna być doceniane to, co było w nim pozytywne, to myślę, że ten modernizm, ta architektura, tutaj jakby dystans jest inny co do socjalizmu, co do modernizmu, że ona też zostanie doceniona, bo na to Ale to, co pani powiedziała, to tu się w 100% zgadzam, chociaż ja jestem bardzo sceptyczny wobec tej całej takiej PRL-u nostalgii. Myślę, że to jest jakieś bardzo zatrąca takim kiczem, prawda? Ja myślę, czym innym jest poszukiwanie tych oaz wartościowych rzeczy, prawda? A takiej właśnie na przykład, że się podniecamy tam, że jest, nie wiem, rekonstrukcja sklepu z octem. Tak, to prawda, oczywiście. Nie. No. Podręcznik nowy, to jest ten nowy bezpłatny, to jest katastrofa estetyczna. Znaczy właśnie może kończąc bardzo takim... ważną rzecz, bo to mi przyszło do głowy, to jest też być może ten proces, o którym pani mówi, czyli że no jest takie zauważalne jednak docenianie coraz większe, może to nie jest jeszcze powszechne, ale już bardziej ten modernizm się ceni niż 10 czy 15 lat temu, to też być może, teraz tak pomyślałem o tym, że to też się jakoś musi wiązać z tym, że młodzi projektanci w swoich projektach do tego wracają. Wracają do modernizmu. W latach 90. była ta formuła postmodernistyczna, wieżyczki. To sprzyjało lekceważeniu modernizmu. Natomiast jeżeli teraz młody człowiek, który się interesuje jakoś miastem, tym, co jest wokół niego, jak widzi, że najlepsi architekci, to, co jest nagradzane, to, co jest publikowane, to jest właściwie jakaś mutacja tego modernizmu lat 50. czy 60., to mówię, no to może te korzenie też szanujmy. Jeżeli w latach 90. widział, że jest neohistoryzm w modzie, no to uważa, że ten cały modernizm to jest w ogóle jakiś śmieć, prawda? Więc to pokazuje, jak to są niesamowicie złożone, takie naczynia połączone, prawda? Jak wiele elementów sprawia, że... Może to jest tak trochę jak z modą kobiecą się wraca. Tak. To jest chyba ten krok też. Nasze barwy krawatowe w butach na koturach. Myśmy jako, przypuśćmy, 15-16-latki biegały w butach na koturach i w tej chwili nasze dorosłe dzieci chodzą na koturnach, dziewczyny biegają na koturnach, czy z długością sukienek, czy no, z najróżniejszymi detalami. To jakoś okresowo troszeczkę unowocześnione, troszeczkę złagodzone, ale wraca. Tak, to jest kwestia mowy o tym, co tutaj mówimy, a to chodzi o docenienie historyczne. Tak, to się zgodzę. Ówczesnego modelu. To się łączy, nie? To są rzeczy, które się bardzo łączą, to jest bardzo są złożone struktury. Przecież w ogóle z naszej dyskusji, jeżeli coś w ogóle wynika z tego chaosu, to to, że jednak kultura, architektura jest częścią kultury, jest jakąś emanacją kultury, że to są tak złożone procesy i tak wiele elementów było, często kompletnie nieprzewidywalnych, prawda? Takich, że jakiś jeden, nie wiem, no wyobraźmy sobie, ja tak strzelam teraz, ale wyobraźmy sobie jakiś kultowy film by powstał, na który by poszło 10 milionów Polaków, to jakiś poszło na Krzyżaków i ten film działby się
w anturażu przepięknej, nowoczesnej architektury, prawda? I wszyscy by nagle zapałali miłością do nowoczesnej architektury, bo ten film jakiś tam o wielkiej miłości, prawda, by ich do tego skłonił. Nie wiem, wymyślam sobie na poczekaniu coś, ale to tak mniej więcej też działa, prawda? My nie jesteśmy czasami w stanie przewidzieć, jakie elementy wpływają na to, że społeczeństwo, że jakieś grupy ludzkie nagle się w czymś zakochują, a w czymś innym nie, prawda? To jest to, dlaczego Polacy kochają siatkówkę? W zasadzie jesteśmy szczęśliwi, że zostaliśmy mistrzami świata. Powiedzmy sobie szczerze, w większości ludzi w ogóle siatkówka na świecie nie interesuje, prawda? A w Polsce jest po prostu kulta. Dlaczego tak się dzieje? To jest taki sam dokładnie sport wszędzie indziej, a my ją kochamy. Nie wiem, to są, właśnie mówię, tak samo jest tutaj, prawda, że nie ma jednego mechanizmu. To, o czym mówiliśmy w związku z NRD, w żaden sposób nie musi się u nas sprawdzić, prawda? Zupełnie inne klucze mogą działać tutaj. Ja już sobie przypomniałem bardziej optymistyczny akcent. To właśnie trochę wychodzący jednak z tego mojego środowiska, czyli architektoniczno, nazwijmy to kuratorskiego, ale faktycznie to się dzieje coraz powszechniejsze. I ja wracając do Torunia, urodziłem się w Toruniu, mieszkałem tam właściwie do matury, potem wyjechałem studiować w Gdańsku i tam już zostałem. Muzeum Sztuki Współczesnej zorganizował wystawę, właściwie element projektu przez młodszych ode mnie ludzi, którzy robili rekonstrukcję sztuki wnętrzarskiej związanej z architekturą modernistyczną, bo to był też ten taki aspekt estetyzowania budynków, które właściwie bardzo często one były typowe, nie powiem anonimowe, bo wiele też było projektowanych indywidualnie, ale ten element wzornictwa, indywidualnie projektowanych detali, lamp, często przy bardzo minimalnych środkach formalnych, ale też materialnych, bo to było naprawdę robione przy niskich budżetach. Ta wystawa do tego wracała. Dotarło ci młodzi dotarli do projektantów, pokazali właściwie wywiady z nimi. Ta cała dokumentacja fotograficzna wnętrz, które ja pamiętałem jeszcze jako dzieciak się pojawiła i to dla mnie był taki znak optymizmu. A drugi taki silny akcent to była właściwie międzynarodowa współpraca przy okazji takiej bardzo dużej wystawy architektonicznej ogólnoświatowej. To było Biennale Architektury w Wenecji. Kiedy też młoda ekipa kuratorska współpracując z ludźmi z państw środkowoeuropejskich właśnie śledziła te korzenie międzynarodowe architektury modernistycznej, jeszcze przedwojennej, czyli nie tylko perelowskiej, ale właściwie te wszystkie powiązania indywidualnych projektantów, projektów, kontakty, czyli właściwie to otworzenie tego pęknięcia, które się pojawiło, tej takiej zamazania pewnego elementu historii, ono teraz zaczyna się powoli zrastać. Także wydaje mi się, że to, że udało nam się zaprosić do Pia Friedricha, żeby to opowiedział, też jest... Ja też mam akcent optymistyczny, żeby były tak akcent optymistyczny. Kończąc, tak, właśnie też taki kończący akcent. Mianowicie zrobiliśmy niedawno w tym moim muzeum wystawę poświęconą Gdyni międzywojennej. Nazywa się to Narodziny Miasta. Jeszcze można zobaczyć. Można zobaczyć tak, do końca roku. Dopiero co, dwa tygodnie temu otworzyliśmy. I to jest wystawa, która jest poświęcona przede wszystkim właśnie architekturze miasta. Nie wyłącznie, ale przede wszystkim właśnie temu boomowi budowlanemu architektonicznemu. Wystawa okazała się ogromnym sukcesem, trochę właśnie w związku z tym, o czym Pan mówi. Na wernisażu mieliśmy 800 osób, czegoś takiego nasze muzeum nigdy nie przeżyło. I w tej chwili z tego co wiem, z tego co słyszałem, bo właśnie pytałem jak to wygląda, no już dwa tygodnie trwa wystawa i mówiły mi tutaj panie liczące bilety, że mamy w dni powszednie tylu odwiedzających, co normalnie mieliśmy w dni darmowe, czyli w piątek. Normalnie w piątek zawsze najwięcej ludzi przychodziło, bo za darmo, a poza tym prawie było pusto w muzeum. W tej chwili w płatne dni mamy tyle samo. I to jest wystawa, jak mówię, o nowoczesnej architekturze, ale co ona pokazuje? To jest coś, co zresztą słyszałem, tak chodziłem po wernisażu, słuchałem tych komentarzy w tych tłumaczach, wielu znajomych podchodziło i właściwie wszyscy mówili to samo. To jest niesamowite, dopiero na tych zdjęciach widać, jaka ta architektura była piękna. To jest to, o czym już mówiłem, prawda, że i tu się zgadzam z panią. Uświadamianie, akcje edukacyjne, pokazywanie, zestawianie, prezentowanie, objaśnianie tego, to jest na pewno coś, to jest taka organiczna, pozytywistyczna praca, ale jak się to podejmuje, to ten krąg ludzi, którzy jeśli nie z zachwytem, to przynajmniej z uznaniem patrzą na tę dawną architekturę nowoczesną, jest coraz szerszy i to na pewno ogromnie sprzyja tej ochronie, o którą nam wszystkim chodzi. Czyli właściwie co, podsumowując, prawo mamy do kitu, ale jednak mimo wszystko jednak nie poddawajmy się i tyle, ile możemy, róbmy, tak? No chyba tak, no tak. Chyba nie ma innego wyjścia. Ponieważ mamy właśnie doświadczenie socjalistyczne, gdzie też prawo często było. Tak, do kitu, ma pani rację. Abyśmy róbmy swoje, tak? Mówił pan doktor o tych budach, o tych emigracjach, przeprowadzkach. A tutaj starsi państwo doskonale pamiętają, bo ja teraz sobie przywołałem w pamięci ten obraz, bo staram się jak najkrócej. Jestem do państwa dyspozycji. Starsi państwo pamiętają, że wtedy, za czasów tego ustroju na S, nie na kartę, na S, rodziny były wielodzietne. Tak, żeby znamia się na tak zwanej kupie, bo był dziadek, była babcia, i dzieci było troje, czworo, pięcioro. Nie było jednego dziecka. Oczywiście, jasne. Dwoje, bo to było LNR. Tak.
Ja pamiętam, jak ojciec płakał, jak dostał socjalistycznego bloku mieszkanie, bo był pakiet. Matka się żegna, patrzę, tak, oczywiście, że tak. I ci ludzie byli szczęśliwi przez 10 lat. Mhm. Tak. Te rodziny, jak to była możliwość wtedy też otrzymania mieszkań zakładowych, no to wtedy tak, ojciec z matką dzielili, babci kawalerkę. Te rodziny się podzieliły. Standard tak, to prawda. To, to była kraina wiecznej szczęśliwości. Ja to doskonale pamiętam. Ja pamiętam. Jeszcze co, na tych kamienicach na kupie, tak jak pan to powiedział, ręgiel, drzewo, woda z wiaderka. Tak, mycie w rzece na niektórych jeszcze. Klozety na półpiętrze dla czterech mieszkań, albo sześciu. Na kamienicy nawet były na piętrze. Mało ludzi pamięta, że w efekcie jeszcze nie tak dawno, w latach 60. Skończyłem, dziękuję. Przepraszam, mieliśmy bardzo dużo drewniaków w centrum Łodzi. Jasne, tak. Nie gdzieś tam na peryferiach, na dalekich Bałutach Czarnkowskich, czy gdzieś na dalekim... I jeszcze jedną rzecz jeszcze. Moi kochani, co było ważne? No jasne, no jasne, oczywiście, no jasne, jasne, jasne. Ja mam ogromny żal do socjologów naszych, którzy wymyślają jakieś po prostu już takie tematy czasami, a taki temat, on już za chwilę będzie nie do zrobienia. Tak. To jest temat, o którym ja moim kolegom tutaj tam jakimś socjologom, jak się z nimi spotykam tam z tego naszego środowiska, to ciągle, dlaczego u was się ktoś tym nie zajmie, póki ci ludzie żyją, żeby to zrobić, żeby opracować ten fenomen, właśnie ta migracja, prawda, ze wsi do miasta, ale pod kątem architektonicznym. Z budy do bloku. Tak, ale to jest, ale jak się tym ktoś nie zajmie, to rzeczywiście, no ja jeszcze, okej, no dobra, no ja jeszcze może trochę pożyję, ja też coś tam miałbym do powiedzenia. Natomiast ja jeszcze, jak pan powiedział o tych dzieciach, to też muszę powiedzieć, tak jest pewnie już bardzo indywidualne. Dla mnie ten falowiec, dla jednych symbolem koszmaru rzeczywiście modernistycznego. Najdłuższy budynek blokowy chyba w Polsce, tak? W Polsce, tak, 800 metrów jest tam, no jeden w Lublinie jest dłuższy, ale za to jest o wiele niższy. 8 tysięcy ludzi w jednym budynku. Ja akurat mam mniejszym falowcu mieszkałem, ale wbrew od razu rozwieję mit, to nie jest najdłuższy blok Europy, jak lubią gdańszczanie mówić. Najdłuższym blokiem Europy... Nie, pan ma rację, to tylko ja powiedziałem właśnie, że gdańszczanie lubią, że w Europie, czy też na świecie. W Europie najdłuższym, o ile ja wiem, blokiem jest kilometrowy, czyli jeszcze o dwa, to są dwa równoległe kilometrowe bloki, to się nazywa Korwiale pod Rzymem. I zbudowany jeszcze później niż nasze falowce, co też pokazuje, że nie tylko w krajach komunistycznych budowano, to też jest taki mit rozpowszechniony. Który Hitler wybudował. A, no to jest jeszcze co innego, to jest Prora. To jest ogromny, gigantyczny kompleks z kolei dla Hitlerjugend, czy w ogóle jakby dla młodzieży niemieckiej wypoczynkowy, ale nie mieszkaniowy, to nie jest mieszkaniowy. To jest rodzaj do takiego schroniska młodzieżowego. Niemalże w centrum właśnie, tak, i to ładnie, taki fałek. Ale to, co chciałem powiedzieć, to nawet nie tam budynek, blok czy ten, tylko ja pamiętam z mojego dzieciństwa spędzonego tam do 10 roku życia w falowcu, to pamiętam, że falowiec to była to, co pan mówił o dzieciach. To był po prostu raj. Bo tam po prostu nawet nie wychodząc z tego budynku, zawsze można było mieć kilkunastu kolegów, z którymi można było robić wszelkie możliwe akcje, prawda, na tych wszystkich tam właśnie biegać po tych galeriach, klatkach schodowych i tak dalej, i tak dalej. Ale chcieli tego raju, nie siedzieliśmy przed komputerem. No tak, bo nie mieliśmy, bo nie mieliśmy. To jest kolejna rzecz, prawda. Tylko pokazuje, jak architektura wchłania w siebie właśnie wszystko, prawda. Jeżeli mówimy o komputerach, czy o sposobach właśnie, na przykład o sposobach uczenia się, to jest też coś, co wpływa na funkcjonowanie osiedla, prawda. Jeżeli właśnie, jak powiem, dzieci są wywożone, przede wszystkim jeszcze, to już nie chodzi o to, że mają zajęcia pozalekcyjne, poza domem, tylko że często do szkoły są wożone gdzie indziej. Ja mam taką propozycję. Że nie idą na piechotę 300 metrów do szkoły, tylko są wywożone 5 km przez rodziców samochodem. Czyli one na przykład, jest bardzo często tak, że dziecko w swoim środowisku miejskim, tym mieszkalnym, ma, w ogóle nie zna osób, ponieważ to nie są te same osoby, z którymi chodzi do szkoły. I to wszystko wpływa na funkcjonowanie architektury. Zamknijmy tą ogólną, otwartą część dyskusji. Bardzo Państwu dziękuję za udział i cierpliwość i uwagę, a tak czy inaczej przejdźmy dyskusję do kulturalnego. Tak, no właśnie, ja jestem do dyspozycji Państwa.